Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich po wakacjach, po wakacyjnej przerwie. Wznawiamy seminarium wolniewiczowskie. Będziemy mieć, przypominam, 3 spotkania, włącznie z dzisiejszym, we wrześniu, co 2 tygodnie i 14 października ostatnie spotkanie. 2 sprawy, o których chcę powiedzieć króciutko. Pierwsza, przypomnienie, że ta edycja seminarium tegoroczna nosi tytuł Filozoficzne echa filmu Wolniewicz, zdanie własne, filmu wyreżyserowanego przez pana Zomera. Doszły do mnie rozmaite, nazwę to, skargi, że film jest za mało filozoficzny. Otóż on nie jest za mało filozoficzny, bo nie taki jest jego cel. On był adresowany do Polaków i pokazuje wielkiego filozofa, który był wielkim Polakiem, czy odwrotnie, wielkiego Polaka, który był filozofem. Ja mam takie poczucie, nie jestem twórcą tego filmu, choć w nim występuję, że najważniejsze idee filozoficzne, takie powiedziałbym emblematyczne dla Wolniewicza, w tym filmie się pojawiają. Natomiast no, nie tam jest miejsce, żeby je roztrząsać, czy żeby je rozwijać. Natomiast doskonałym miejscem jest takie seminarium, więc my mamy wybrane tematy właśnie spośród tych emblematycznych idei. Dzisiaj na przykład będzie zagadnienie zła. No, każdy, kto oglądał ten film, pamięta, że tam o złu jest mowa, i to w dobitny sposób. I także w tym filmie jest mowa o wrodzonym charakterze predyspozycji moralnych, dyspozycji moralnych. No więc to była druga sprawa, i trzecia sprawa to nieszczęścia. No, spadają na ludzi nieszczęścia. Największe, no nie wiem czy największe, ale duże nieszczęście, jakie może spaść na nasze seminarium, no to, że się referat nie odbędzie. I takie się dwa przydarzyły nieszczęścia. W lipcu zrezygnował z powodu choroby pan Mirosławski. Pan Mirosławski. Na szczęście udało się znaleźć zastępstwo. Obecny dzisiaj pan doktor Balcerowski wygłosi referat, myślę, że piękny, fenomen głosu racjonalnego. Natomiast druga rezygnacja nastąpiła 5 dni temu. Pan Krajewski zrezygnował z referatu dotyczącego genetyki i przekonań Wolniewicza. No i nie mając żadnej możliwości zrobić cokolwiek innego, muszę sam ten referat wygłosić, więc usprawiedliwiam tutaj sytuację, która może się wydać niestosowna, że ja tu gadam. No gadam, bo nie miałby kto. I to wszystko. Pierwszy referat dzisiejszy, pan Tomasz Nike, jak Nike z Samotraki, chociaż ma obie ręce i głowę. Pan Tomasz Nike o złu właśnie w filozofii Wolniewicza, czy w antropologii Wolniewicza, oddaje głos. Jeszcze może jedna rzecz. Rozmawiamy tutaj do godziny 13 czy 13 z groszami. Później robimy 15 minut przerwy, bo to Państwo tak ustaliliście, że te 15 minut wystarczy, i po tej 15-minutowej przerwie wznawiamy posiedzenie. Bardzo proszę. Dziękuję. Zacznę od cytatu. Niektórzy radzą, poczekajmy, może to się samo wypali. Mylą się zupełnie, zło samo nie wypala się nigdy. Gdy nie trafi na opór, szerzy się wciąż dalej i dalej. Zło jest plenne, jak perz. Powstrzymać je może tylko siła, murem nieugiętego oporu, o który roztrzaska sobie w końcu swój łeb. To jest cytat z Bogusława Wolniewicza, z wypowiedzi jego Na Jasnej Górze. Dlaczego ten cytat, to postaramy się powiedzieć. Pierwotnym źródłem nieporozumień w kwestii zła jest Sokrates. Sokrates, jak wiemy, pierwszy filozof jakościowy, przemógł to filozofowanie tak zwane przyrodnicze, ilościowe, jak to Giovanni Reale ujął zgrabnie, językowo, sprowadził filozofię z nieba na ziemię. I co też uczynił Sokrates? Sokrates spoglądał z perspektywy rozumowej, intelektualnej na człowieka, dlatego potem to jeszcze się pojawi,
Wolniewicz nazywał to intelektualizacją zła. Także tak więc Sokrates mówił o pewnym problemie czynienia zła, który wynika z niewiedzy, z ignorancji. Dlatego wyprowadzał korzeń zła poza człowieka, poza naturę ludzką. Uważał, że jeżeli w sposób właściwy nakierujemy człowieka, wskażemy mu to źródło, tę krynicę mądrości, źródło prawdy, z której będzie czerpał, on nie będzie miał żadnych wątpliwości. Tak będę czynił. Tak będę czynił. Jest to coś względnie przeciwnego wobec tego, co proponuje nam Bogusław Wolniewicz wraz z wieloma wcześniej filozofami, czy też pisze Owidiusz w swoich Metamorfozach słowami Medei, która mówi, że widzę to, co dobre, jednak czynię cały czas to, co złe. Tak Sokrates ulega zachwytowi nad rozumem. Uważa, że człowiek ma te dobre intencje. Idzie ku dobremu in meliora. Poszło za Sokratesem wielu. Poszedł Arystoteles. Odczuwa się ten ton usprawiedliwiania czynów człowieka w Etyce Nikomachejskiej. Mamy tam kilka cytatów. One są w referacie. Teraz nie będę ich cytował, nie będę zabierał czasu. Poszedł Plotyn. Poszedł Anselm. Poszedł... Anselm nie poszedł. Poszedł Anselm. Anselm poszedł za Augustynem. To przepraszam, mogłem pomylić. Znaczy można tak powiedzieć, bo to w podręcznikach raczej jest sprawa niesporna. Wszyscy poszli z wyjątkiem Lukrecjusza. Ale dodałbym tutaj rzecz ważną, jeżeli chodzi o filozofów. Bo pesymizm w greckim czy w rzymskim piśmiennictwie no, jest wszechobecny, głównie u poetów. Pan tutaj Owidiusza cytował. Tak, tak. U poetów greckich i rzymskich pesymizmu mnóstwo. Natomiast filozofowie poszli tutaj za intelektualizmem czy optymizmem, za Sokratesem. Tak. Natomiast Anselm to już jest chrześcijańska tradycja, to już jest co innego. Tak, filozofowie, poeci z natury sięgają do zdrowego rozsądku, nie to co filozofowie, próbują szukać wśród swojego rozumu, intelektualizować sprawy czasami nazbyt. Poszedł też za Sokratesem na pewno Rousseau, poszedł Kant, poszedł wcześniej trochę Leibniz i poszła cała nowoczesność, prawda, cała współczesność. Nie poszedł Bogusław Wolniewicz. Nie poszedł Wolniewicz, wcześniej nie poszedł, zdaje się, Elsenberg, nie poszedł Schopenhauer, nie poszedł Miłosz, nie poszedł Lem, nie poszedł, tak? No i nie poszli. Co do Platona, to mam wątpliwości. Widać, że się wahał w pewnym sensie, stawiał pewne ostre tezy na temat natury ludzkiej, dzielił te dusze na te rzeczy popędliwe, zmysłowe i umysłowe, natomiast kierował się raczej, widać, nie potrafił uciec od tej narracji sokratejskiej. Także zarysowuje się wyraźny podział między tak zwanymi melioristami i pejorystami, tudzież non-melioristami, ponieważ Bogusław Wolniewicz preferował określenie non-melioryzmu, które jest logicznie ściślejsze. Kiedy mówimy o pejoryzmie, mówimy o tym, że człowiek jest z natury zły i będzie czynił zło. Z tego powodu tak nie jest. Wolniewicz to zauważał, dlatego mówił o non-melioryzmie, tak można mówić o non-konformizmie, czyli pewnej postawie przeciwnej, opozycyjnej wobec melioryzmu, czyli naturalnego dążenia do dobra. Znaczy, doprecyzowując, profesor Wolniewicz zmienił tutaj, broń Boże, nie tknął na milimetr poglądów swoich, zmienił tylko etykietkę. Tak, tak. Bo sobie uświadomił, że wyrażenie pejoryzm może sugerować niektórym, że to wszyscy jesteśmy nikczemnicy. 8 miliardów nikczemników na świecie. A to tak nie jest, bo to człowiek ma i dobre skłonności, i złe skłonności, więc ta nazwa non-melioryzm jest adekwatniejsza, sama nazwa. Tak, tak, tak. I Wolniewicz dokonał właśnie tego podziału filozofii zła na dwa nurty, na dwa obozy melioryzmu, non-melioryzmu. I oto jak Wolniewicz definiuje tę kwestię. Przez melioryzm rozumiemy wiarę w przyrodzoną dobroć człowieka. Wiarę tę wyraża aksjomat Rousseau, który można by też nazwać jego dogmatem. Człowiek jest z natury dobry, oto ten dogmat. Sam z siebie dąży stale in meliora ku temu, co moralnie lepsze. Zło, jakie czyni, płynie spoza niego. Stanowisko Wolniewicza też wyjaśnia
kwestię przeciwną, czyli kwestię non-melioryzmu, bo jak nazwać, pisze Wolniewicz, jak nazwać ogląd, który melioryzmowi przeczy, czyli głosi, że człowiek nie jest z natury dobry? Nazwa pejoryzm, pejor, znaczy gorszy, jest myląca, bo rozumiane symetrycznie oznaczałaby pogląd, że człowiek jest z natury zły. A to by było za wiele, nazwijmy go po prostu non-melioryzmem. Według non-melioryzmy człowiek jest z natury tworem dwojakim, noszącym w niej pierwiastki zarówno dobra, jak i zła. Można by też tę sprawę przedstawić tak. Albo myślimy o sprawie, o kwestii natury ludzkiej jako takiej, która jest zakorzeniona w Adamie i Ewie, gdzie ten pęd korzeni zła, korzeni wychodzących wprost od szatana, gdzieś tam wżerają się we wnętrze ludzkie, w naturę ludzką. I tutaj byśmy mówili, że to zło pochodzi z zewnątrz. Adam i Ewa są czyści, zło pochodzi z zewnątrz, szatan próbuje ich zarazić tym złem. Możemy też myśleć na sposób Kaina i Abla, gdzie to zło już jest głęboko w nich zakorzenione. I tutaj mamy do czynienia ściśle z non-melioryzmem albo bardziej pejoryzmem, jeśli myśleć o postawie Kaina. Tak. Wolniewicz dokonuje pewnego wskazania, skąd wywodzi się ten non-melioryzm w naszej cywilizacji. Wskazuje prosto na chrześcijaństwo. Wskazuje, że to wiara chrześcijańska jest w stanie, przede wszystkim jest w stanie jako jedyna stawić opór złu. Zło jako i chrześcijaństwo w swoim dogmacie o grzechu pierworodnym mówi o tym, że to zło jest zakorzenione w człowieku. To natura ludzka jest dwojaka, jak już słyszeliśmy z cytatu Wolniewicza. I odbywa się w pewnym sensie nieustanna walka w człowieku. I dlatego Bogusław Wolniewicz mówi o pewnych siłach wewnętrznych, które decydują o tym, która strona natury ludzkiej zdobywa przewagę, przemaga naturę ludzką. Mówi o zwierzęcej interesowności, mówi o ludzkiej szlachetności i o ludzkiej nikczemności. Tutaj widać ilościowo, jeżeli spojrzymy, no to przewaga ilościowa jest po stronie tych sił zła, nikczemność, zwierzęca interesowność, szlachetność jest. Natomiast Wolniewicz tutaj nie rozstrzyga, że ponieważ ilościowo dobro nie jest w stanie przemóc tych cech zła w człowieku, to na poziomie jakościowym to może się rozgrywać zupełnie inaczej. To już zależy stricte od jednostki. I w tym sensie wiara chrześcijańska według Wolniewicza jest bardzo istotna w walce przeciwko złu, ponieważ wiara chrześcijańska skupia się, wskazuje na człowieka. Mówi człowiekowi, przestań czynić tak i tak. Melioryści mówią zupełnie coś innego. Melioryści mówią do całej ludzkości. I tutaj przypomina mi się cytat z Karamazowów Dostojowskiego, gdzie ten lekarz mówi, nie pomnę już, on chyba nie był wymieniony z nazwiska, ale jest rozmowa ze starcem i on przypomina rozmowę z lekarzem, który mówi, że im bardziej kocham ludzkość, tym bardziej nienawidzę człowieka. I to jest sedno właśnie melioryzmu, skupienie się na kolektywie, zdjęcie oczu swojego wzroku, odwrócenie się od człowieka jako człowieka. Prawda? Stąd XIX-wieczny egzystencjalizm, który skupiał się na człowieku jako odpowiedź wobec socjalizmu, chociażby też socjalizmu chrześcijańskiego, który znamy też z malarstwa realistycznego. O tym zresztą pisał Max Scheler, wskazując na to, że ten socjalizm chrześcijański, który miał postępować, którym posiłkował się Nietzsche w ocenie moralności chrześcijańskiej, zresztą wskazywał socjalizm chrześcijański, wynosił do góry słabość, ułomność, czyli wszystko zasadniczo, co złe jest w chrześcijaństwie. Chrześcijaństwo tego nie czyni. Chrześcijaństwo stawia siłę, ale właściwie rozumianą, duchową. Nie tak jak Nietzsche uważał, czyli siłę fizyczną, siłę nad człowieka, siłę zmysłową, dionizyjską. Prawda? Przejdźmy może do następnej kwestii, Leibniz. Leibniz, o którym Bogusław Wolniewicz mówił, że to najtęższy umysł filozoficzny w historii ludzkości. Pewnie tak było. Ja na Leibnizu tak się nie znam, więc sprzeczać się nie będę. Natomiast jednej rzeczy nie odpuścił Leibnizowi Wolniewicz. To jest jego podejście w stosunku do zła. Leibniz według Wolniewicza i słusznie, i trafnie był melioryzmem. Posiłkował się w pewnym sensie definicją zła
świętego Augustyna, widział zło metafizyczne, natomiast wyprowadził je poza naturę ludzką. Leibniz uważał, że człowiek zgodnie z... Żeby nie padła żadna hańba na Augustyna, to przypomnę, że u Augustyna były trzy koncepcje zła. Więc Leibniz wziął jedną tylko i to nie oryginalną, tylko zaczerpniętą z neoplatonizmu właśnie te koncepcje braku dobra. Pejoratywnie, jak ona się tam nazywa po łacinie, wyleciało mi z głowy, no koncepcję zła jako braku dobra. I to nawiasem mówiąc jeszcze, dodając do tego, co wcześniej Pan mówił, no sprawiło, że bardzo żywy nurt na gruncie chrześcijaństwa trzyma się tego do dnia dzisiejszego intelektualizmu. Taki nurt chrześcijaństwa, który interpretuje grzech pierworodny właśnie w kategoriach jakiegoś braku czy nieporządku. Natomiast u Augustyna to grzech istnieje substancjalnie, u Wolniewicza grzech istnieje substancjalnie, a nie jako nieporządek czy brak. Więc to jest bardzo ważna sprawa. No ale wracając do Leibnica. Tak, Wolniewicz o Leibnicu pisze tak. Meliorizm o postawie leibnicowskiej. Melioryzm jest wiarą, ale czymś w rodzaju daltonizmu. Przyrodzoną wadą w percepcji pewnych zjawisk. Daltonizm jest, jak wiadomo, wrodzoną i niekorygowalną wadą wzroku, która polega na nieodróżnianiu pewnych kolorów, typowo czerwieni i zieleni. Podobnie melioryzm byłby wrodzoną i niekorygowalną wadą w percepcji natury ludzkiej, polegającej na nieodróżnianiu złośliwości od głupoty, a przynajmniej na ich odróżnieniu mało wyraźnym. Leibniz był dotknięty melioryzmową wadą percepcji. Tak brzmi nasza diagnoza przypadku. Melioryzm to nie jest pogląd. To jest rys osobowości wyryty głęboko w materiale genetycznym. I tutaj Wolniewicz wskazuje na coś bardzo ważnego, że melioryzm to nie jest uporządkowana doktryna filozoficzna, to jest pewien sposób widzenia świata ideologicznego, jak mówi, rys osobowościowy. Fichte pisał, że to podług naszej osobowości wybieramy filozofię, jaką prezentujemy, jaką się kierujemy i jest coś w tym. Nie uważam to za tezę, która odnosi się absolutnie do każdego człowieka, natomiast jest niestety ta skłonność ludzka, żeby wybierać sobie filozofię, prawda, taką, jaka odpowiada naszej naturze, naszej osobowości, naszemu charakterowi. I melioryzm jest tu ewidentnie problemem na poziomie osobowościowym. I widzimy to u Rousseau, i widzimy tu u Kanta, który poszedł bezpośrednio za Janem Jakubem Rousseau, gdzie u Kanta oczywiście nie można mu tego zarzucić, bo on zamknął się w swoim królewcu i nigdy stamtąd nie wychodził. Natomiast Rousseau, wiemy jaki był Rousseau, prawda? Rousseau był nikczemnikiem zwykłym, ale bardzo lubił pouczać i pouczał to ludzkość w sposób niewłaściwy, no właśnie, ponieważ on pouczał ludzkość. Nie pouczał człowieka, ale pouczał ludzkość. Tak. I można mówić jeszcze na koniec może wspomnę, o trzech drogach antropodycei według Wolniewicza. Wspomnieliśmy już tutaj o postawie, która prowadzi do intelektualizacji zła, czyli sokratejskiej postawie. Za tym poszedł ewidentnie Kant i Leibniz. Możemy mówić też o socjalizacji zła, czyli Rousseau. Rousseau, który doszukuje się w urządzeniach społecznych, w całym szeregu instrumentarium stworzonym przez, no właśnie, człowieka, wszelkiego zła. I jeśli tylko to wszystko zepchnąć w jakąś otchłań, powrócić do natury, do jakiejś głuszy, w której on się sam dobrze czuł. Natomiast tylko tam, gdzie było blisko do cywilizacji, no to musimy mieć jasność tego, prawda? To wtedy usuniemy całe zło. Jest to pewien paradoks, ponieważ jeżeli mówimy o urządzeniach społecznych, to wszystko jest przecież uczynione ręką ludzką. Więc jeżeli mówimy, że zło pochodzi z porządku społecznego, to znaczy, że pochodzi od człowieka, bo porządek społeczny pochodzi bezpośrednio od człowieka. I trzecia droga antropodycyjna to jest biologizacja zła, czyli Freud. I na tym może poprzestanę. Jeśli nie zapomniałem czegoś, panie profesorze, z naszych tez. Dobrze, zanim, proszę państwa, rozpoczniemy dyskusję, to chciałem tutaj przekazać uwagę. Kilka tych uwag przysłał pan profesor Zubelewicz, który jest chory i dlatego dzisiaj nieobecny.
No ale zadał sobie trud i przysłał uwagi do referatów dzisiejszych. I taka, która zasługuje na wzmiankę ewidentnie, jest następująca. Należy, mówi profesor Zubelewicz, rozróżniać melioryzm, no także pejoryzm deklarowany, czy głoszony i wyznawany. To nie jest to samo. No, profesor Zubelewicz podaje oczywiście przykład Unii Europejskiej, która głosi melioryzm właśnie ten sztandarowy, co wcale nie znaczy, że ci, którzy to głoszą, są melioryzmami z przekonania. No, lepszym przykładem jest Józef Stalin. Józef Stalin przecież głosił melioryzm w sposób taki, że Łysenkę uczynił świętym, prawda? Trofim Łysenko trafił do doktryny Związku Radzieckiego, oficjalny melioryzm głoszony. Natomiast Józef Stalin był pejorystą. Nikt chyba z Państwa nie wątpi, że był pejorystą. Tylko że podpadał idealnie pod słowa ewangelisty, jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Otóż ta uwaga profesora Zubelewicza nie zmienia niczego w wywodach, które dzisiaj były przedstawione. Powiedziałbym, ona wzmacnia te wywody. No, Wolniewicz mówił tylko o melioryzmie i pejoryzmie wyznawanym, bo to jest sprawa najważniejsza. Natomiast nie byłoby tego głoszonego melioryzmu i pejoryzmu, to znaczy tego szalbierskiego, nie byłoby go, nie miałby racji bytu, gdyby nie ten wyznawany. Przecież szalbierstwo tutaj polega na tym, żeby się posłużyć ludźmi, którzy autentycznie wierzą, prawda, w dobroć człowieka. Ci, co sterują, Józef Stalin czy inne tam, Miloszewicze i wielu, można tutaj, przywódcy islamu, ci najbardziej radykalni, podobnie się zachowują. No, więc taka by była moja uwaga, czy pan ma jakąś do tego? Ja bym dopowiedział, że myślę, że tam na górze to wszyscy raczej wierzą w perspektywę hobbesowską, prawda, że w pewnym sensie schopenhauerowską. Natomiast pan, panie profesorze, użył określenia antropizmu, czy lepiej prometeizmu w swojej książce Filozofia i los, szkice etyczne. I to jest bardzo dobre określenie, żeby rozróżnić właśnie ten melioryzm teoretycznie wyznawany od melioryzmu, który odbywa się w działaniu. Jest zaprzęgnięty przez pewne siły, prawda, prometeizm, czyli melioryzm w działaniu. Bardzo proszę, kto z Państwa. To może ja na początku dam taką uwagę, że przecież my, powiedzmy, melioryści, nie walczymy z tymi melioryzmami, bo nam się nudzi, tylko my uważamy, że ci melioryści, wyznając i głosząc swój melioryzm, rozbrajają tych, którzy chcą walczyć w oczywisty sposób, tak? Przykładem takim sztandarowym był Bertrand Russell, na przykład. Przecież to, co on głosił i robił, to de facto pomagało tym, którzy chcieli faktycznie czynić zło, czynić to zło, bo skoro wszyscy są dobrzy, no to nie ma tych złych, więc trzeba pozwolić jakby się realizować, tak, na tej zasadzie. Także my tutaj oceniamy ten melioryzm jako powrót, który służy szerzeniu się zła, wbrew intencjom pewnie melioryzmów. To też trzeba zaznaczyć z tego. Tak, to przypomnę Państwu, powszechnie rzecz wiadoma, w literaturze opisywana wielokrotnie przez Miłoszów i innych, w Związku Radzieckim było takie wyrażenie ukute specjalnie pod adresem pacyfistów Zachodu, takich jak Bertrand Russell i jemu podobni, pożyteczny idiota. Pożyteczni idioci z punktu widzenia Związku Radzieckiego, bo ich robota no, prowadziła do atrofii moralnej Zachodu, prawda, do paraliżowania, to co pan Patryk powiedział. No, po to się stosuje ten głoszony melioryzm, żeby rozbroić przeciwnika. Bardzo proszę. Tutaj jest jeszcze, jeśli mogę dopowiedzieć, jeden problem z melioryzmem, z walką z melioryzmem, jak zauważył Wolniewicz, jest to rys osobowości, więc bardzo ciężko rozumowo walczyć. No nie da się rozumowo walczyć z pewnymi postawami, które są i do... Tak, proszę. Ja pozwolę sobie zachować odmienną opinię. Znaczy dla mnie melioryzm jest albo celowym działaniem, na które zwrócił uwagę, a ponieważ zajmuję się filozofią polityki, to bliskie są mi takie przykłady, tak? Znaczy,
trudno przymknąć oczy na to, że wygodnie być melioryzmą dla na przykład sąsiada. Albo wzmacniać melioryzmyczne skłonności w potencjalnych państwach, które mogą być konkurencyjne. Czyli rozłożyć tam system społeczny, sprowadzić tam chęć braku oporu. Natomiast wydaje mi się, że na płaszczyźnie intelektualnej melioryzm nie broni się wcale, znaczy tak wcale. I oznacza jakąś intelektualną właśnie słabość, z którą jest stosunkowo łatwo walczyć. Znaczy to jest narzędzie, ono jest użyteczne, ja się zgadzam, ono jest groźne, ale z drugiej strony ja przepraszam za taki osobisty wątek. Pamiętam w pierwszej albo w drugiej klasie mój syn wrócił ze szkoły z uwagą, że się pobił się z kolegą. No, on agresywny nie był, miał inne wady, ale akurat nie należała tam agresja, więc mówię, Filip, kto pierwszy zaczął? No tamten zaczął. Mówię, okej, ale to powiedziałeś pani, że tamten zaczął. On mówi, tak, ale pani powiedziała, że nie toleruje agresji. No i moim zdaniem na tym prostym przykładzie mamy całkowicie rozbrojony melioryzm. No bo jeżeli nikt nie postawi tam zmu, tak, znaczy jeżeli ten Filip by się nie bronił, no to tamten terrorysta sparaliżowałby funkcjonowanie całej klasy i podporządkował sobie wszystkich, dlatego że tamci byli melioryzmami i uważali, że jest to dodawanie przemocy do przemocy. No nie, no przemoc można powstrzymać tylko przemocą, wojnę można powstrzymać tylko wojną. Nie ma żadnego innego sposobu, tak, że my pokażemy brzuchy i nagle tamten agresor dojdzie do wniosku, że okej, tamten jest miły, to wobec tego ja będę grzeczny. Nie, wzmocni tylko oddziaływanie. I zło niepowstrzymywane po prostu się rozprzestrzenia. Ale wydaje mi się, że to jest też klarowne na płaszczyźnie intelektualnej. Czy jest to klarowne jak najbardziej? Ja potwierdzam, prowadzę no niemalże od 30 lat zajęcia dotyczące zasady Sokratesa, intelektualizmu etycznego, poglądów Rousseau. I studenci rozumieją, że to jest nieprawda. Ale nic to nie zmienia. Dlatego, że to jest rys osobowości. Ja bym tutaj wzmocnił troszkę, bo przyznam się szczerze, nie pamiętam, nie zaglądałem ostatnio do tego tekstu o Leibnizu. Profesor Wolniewicz użył tego bardzo takiego malarskiego określenia daltonizm. Nie pamiętam, czy powiedział coś więcej, a więcej by trzeba było powiedzieć rzecz taką, że to nie była jakaś przypadłość Leibnica. To jest dominujący rys osobowości w populacji Homo sapiens. Tutaj Leibniz był absolutnie pospolity. Natomiast ten rys przeciwny, pejorystyczny, jest czymś wyjątkowym. Pani Nogal, profesor Nogal jest, ma pejorystyczny rys osobowości. Natomiast Leibniz go nie miał i większość ludzi nie ma. I teraz jeszcze jedna rzecz, to na pewno za Wolniewiczem. Skoro tak jest, skoro większa część naszej populacji ma ten rys osobowości melioryzmiczny, to jedyną drogą, metodą, żeby można było na to wpłynąć, jakoś to zmienić, jest wiara. To tylko chrześcijaństwo z stanowczym twierdzeniem, oskarżeniem grzechem pierworodnym natury ludzkiej i ludzi może podporządkować. Co widzimy dzisiaj już jest nieaktualne, bo kto tam wierzy w grzech? Jeszcze Ratzinger wierzył. Natomiast dzisiejsi purpuraci chyba nie za bardzo. Znaczy trzeba mieć też świadomość, że no, być melioristą dzisiaj jest być w to jest w dobrym tonie jest być melioristą, dobrym? Prawda? A, w dobrym tonie, dlatego że człowiek nie za bardzo lubi o sobie myśleć źle. A czasami trzeba o sobie pomyśleć źle, żeby móc dokonać jakiejś zmiany w sobie, prawda? Bardzo lubimy wypchnąć coś na zewnątrz, żeby się instytucja zajęła czymś, prawda? Jakieś potężne siły, które ogarną cały ten bałagan naszego świata. Ale wiemy, że tak to nie działa. Natomiast, no, jak już o tym wspominaliśmy w tej dyskusji, bardzo łatwo wykorzystać tę naiwność pewną, prawda? Tę naiwność melioryzmów. Natomiast z perspektywy psychologicznej to jest bardzo istotna kwestia, bo Leibniz to były czasy przecież XVII wiek, prawda? A w XVII wieku jeszcze pisano żywoty świętych, w którym już nie pomnę, czyje to były żywoty święte, ale opisywano świętego Hieronima, który nie ssał mleka matki w środy popielcowej w piątki.
taki był doskonały. Tak była wizja człowieczeństwa wtedy, że człowiek jaki się rodzi, taki jest. Oczywiście co do zasady tak bardzo często jest. I to jest problem z naszą, prawda, z naszą pedagogiką, ze sposobem wychowywania i tak dalej. Natomiast Arystoteles już wspominał o tym, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. I w wieku dorosłym już bardzo często jest zmienić, poprawić jakieś cechy charakterystyczne u samego siebie. Sami to dobrze wiemy, kiedy, prawda, sobie wyznaczamy jakieś cele noworoczne, które chcemy realizować. To jest bardzo trudne w naszym wieku dorosłym. I człowiek z tej perspektywy bardzo nie lubi myśleć, woli myśleć, że wszystko jest stałe u mnie i człowiek się, bardzo często słyszymy, człowiek się nie zmienia. Co do zasady tak jest, ale bardzo słyszymy, często słyszymy z ust takich ludzi właśnie jak Rousseau czy Luther, którzy no nie byli, nie kierowali się cnotą, etyką w życiu i bardzo lubili ekstrapolować, prawda, swój rys osobowości na całą ludzkość. No bardzo dobrze mówić, no i mamy to w protestantyzmie, Calvin, prawda, najbardziej, że cała ludzkość jest zepsuta, docna, prawda? Mamy to u Lutra, dlatego on wychodzi ze swoją tezą, prawda, że to jest jakiś los loteryjny w kwestii tego, czy zostaniemy zbawieni, czy nie. Więc kiedyś myślano tylko o charakterze w ten sposób, że on jest niezmienny, tak jak Schopenhauer uważał. I co do zasady tak jest, ale nie jest to kwestia absolutna. Dzisiaj też jest dobrze o tym myśleć, ale musimy pamiętać... No ale tutaj jedną rzecz pan pominął, która jest niezwykle istotna. Ona jest zarówno u Lutra, jak i u Kalwina w klasycznym protestantyzmie, jak i u Wolniewicza jest obecna. No i oczywiście u świętego Augustyna. No jest ten nacisk na grzech pierworodny. Jest, on jest powszechny, tak. I miażdżący wszystkich ludzi. Tak jest u Lutra. Natomiast jest łaska. Jest łaska Boża, która działa i która pozwala niektórym jednostkom od tego grzechu się uwolnić. To samo jest u Wolniewicza. Tak, tylko tak. Oni byli pejorystami jak najbardziej. Natomiast ja tu mówię o pewnym elemencie psychiki ludzkiej, którą musimy dostrzegać, jeżeli mówimy. Dlatego z melioryzmem nie można walczyć rozumowo. Można produkować masę książek, artykułów, referatów, prelekcji i tak dalej. Ale to służy bardziej nam. To służy bardziej nam, a nie przeciwnikom. Przeciwnikom w żaden sposób nie. Melioristom w żaden sposób to nie służy. I też tej grupie ludzi, społeczeństwa, którzy są melioristami z pragmatyzmu, z praktyki. Prawda? Ile razy słyszymy, prawda, ludzi na stanowiskach publicznych, którzy po prostu postępują tak, ponieważ nie mają, uważają, że nie mają innego wyjścia. Nie uwierzą tak, ale postępują w ten sposób, ponieważ są przygnieceni tym ciężarem biurokratyzmu, prawda, czy myślenia w dobrym tonie o ludzkości. Mam taką ideę, która by się na pewno podobała profesorowi Zubelewiczowi. Szkoda, że go dzisiaj nie ma. Otóż no, bez wątpienia najpotężniejszym przejawem czy wyrazem melioryzmu w cywilizacji Zachodu jest likwidacja kary śmierci, usunięcie kary głównej z systemów karnych w Europie, wszędzie. Ameryka jeszcze się opiera, w niektórych stanach zachowane. Otóż ja bym powiedział, że wiadomo dlaczego tak jest. To oczywiście jest szalbiercze i wycofanie kary śmierci służy temu, żeby w jej miejsce wprowadzić totalizm. Jeżeli mogę coś powiedzieć. Znaczy nie ma kary śmierci, więc będą złoczyńcy czynić swoje, a jeżeli będą złoczyńcy czynić swoje, no to siły specjalne wkroczą na ulicę i taki bym tutaj widział cel polityczny. Jeszcze ja bym powiedział do tego taką rzecz, bo z tego co ja obserwuję przynajmniej, to ci lewoskrętni Amerykanie poszli już jeszcze dalej, żeby zlikwidować w ogóle instytucję kary. Ma być mediacja, a nie kara. No kara, przecież to barbarzyństwo karać ludzi, tak? I są książki, gdzie oni piszą, że więzienie nie działają, że więzienie to jest tam, powiedzmy, dręczenie człowieka, zamiast mu wytłumaczyć, to będziemy go zrobić, jak jacyś barbarzyńcy. To sprawa również do. Ale po co tu się Amerykanami zasłaniać? To przecież na największym wydziale Uniwersytetu Warszawskiego, jakim jest Wydział Prawa, od dawien dawna się głosi te idee. Nie będę tutaj wymieniał nazwisk, ale to są tezy głoszone od dawna.
Druga fala abolicji ma polegać na zlikwidowaniu recydywy. W ogóle ma być wytarte pojęcie recydywy z kodeksu karnego, bo ono jest przecież jakoś przytłaczające, ciemiężące, deprawujące. A trzecia fala abolicji po zniesieniu kary śmierci, po zniesieniu tego, co powiedziałem przed chwilą, już nie pamiętam, co powiedziałem, to trzecia fala to jest likwidacja w ogóle kary, tej kary, która jest fundamentem prawa rzymskiego, prawda, i tym samym naszej cywilizacji. Tak jak pan Patryk powiedział, zastąpienie kategorii kary kategorią mediacji. Natomiast nie mamy żadnego problemu, żeby wprowadzać inną karę śmierci, eutanazję, prawda? No nie, no, eutanazja nie jest karą. Jest w pewnym sensie karą śmierci, ponieważ w sposób, w jaki funkcjonuje, może być wykorzystywana wobec osób, które rzekomo nie mają zdolności, prawda, zdolności umysłowych, aby zadecydować. Eutanazja jest, jak mówił Wolniewicz, a i u Kotarbińskiego to można znaleźć i u wielu innych, eutanazja może być rozumiana jako eksterminacyjna. Taka, jaka miała miejsce na przykład w III Rzeszy i Pan o tym mówi. No to jest ewidentna zbrodnia, nie ma tu o czym dyskutować. Natomiast może być eutanazja wyzwoleńcza. No możemy mówić o eutanazji i proponować w duchu melioryzmu, że to jest wyzwoleńcza, ale myśleć pragmatycznie o tym, że to jest eksterminacyjne. Trzeba bardzo uważać w każdym przypadku, ale nie można, bo jakby w tą stronę Pan idzie. Nie można blokować eutanazji w ogóle ze względu na to, że są nadużycia. To przecież jakby, o tym też mówię, że tak. Nadużycia są wszędzie. Tylko wskazuje na to, że w jakim kierunku idzie świat z wykorzystaniem eutanazji. Bardzo proszę, kto z Państwa? Chciałbym się podjąć w roli troszkę adwokata diabła w tej sytuacji, po to, żeby troszeczkę podtrzymać charakter dyskusyjny naszego spotkania. Więc tak, zacznijmy od tego, że mamy tutaj takie dwa jakby podejścia do zjawiska zła, tak? Znaczy dwa jakby sposoby reagowania na zło. Tak, jedne, z jednej strony jakby postępując po sokratejsku należy uczyć, tak? Znaczy wychowywać, zmieniać dobrocią, a z drugiej strony właśnie podejście takie, że należy zło jakby tępić, no, przemocą w takiej czy innej formie. I teraz ja bym chciał pokazać jednak tą. Znaczy generalnie rzecz biorąc, zgadzam się jakby z wieloma tezami, które tutaj padły, że jakby ta sama dobroć nie wystarcza i sama takie właśnie, a wręcz nawet ona jest często podszyta właśnie pewnego rodzaju nie tak dobrymi motywami, motywacją. Natomiast ja bym jednak chciał wskazać na pewnego rodzaju jakby ciemniejsze strony tego drugiego podejścia, tego właśnie jakby reagowania na zło właśnie przemocą, ponieważ no, zdarza się tak, często czy nie, to jest inna kwestia, że właśnie zostaje przekroczona pewna granica i ta jakby reakcja na zło sama w sobie niesie zło, jakby dodatkowe. No przykładów można tutaj podawać sporo, nie wiem, z jakiejś tam polityki, no na przykład powiedzmy na przykład, no weźmy taki przykład wojny w Wietnamie. Z jednej strony była to reakcja na zło sowieckie, na zło właśnie komunistyczne, ale z drugiej strony, no, jak wiadomo, jednak wiele ludzi z tego powodu niewinnych cierpiało. To jest coś, co w języku angielskim nazywa się collateral damage, nie wiem, po polsku powiedzieć, tak? I to niestety to collateral damage, no, to jest po prostu cierpienie. W związku z tym, no, powstaje pytanie, jak jakby wyeliminować ten element właśnie możliwy, że jakby walcząc zło, nagle przekroczymy granicę i sami staniemy się podobni do tych, których zwalczamy. I ja myślę, że może rozwiązaniem, znaczy przede wszystkim, no, to jest właśnie teza pod dyskusję, więc chętnie bym słyszał tutaj Państwa reakcję, ale też moja skromna sugestia byłaby taka, żeby właśnie może bardzo poważnie wziąć to, co niedzielę powtarzamy w kościele. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Żebyśmy jednak pamiętali, że to zło także jest w nas. Żebyśmy się nie stawiali w takiej sytuacji, że zło jest wszędzie, tylko nie ja. Tak? No, że jednak my jesteśmy skłonni... No tak, ale to musi powiedzieć papież.
i Kościół powszechny, a nie profesor Bigaj. To, że powie profesor Bigaj i Okołoski jeszcze jakiś tam inny, większy od nas obu, to nie ma żadnego znaczenia, bo to nie jest kwestia intelektualna. To jest kwestia posłuchu dla władzy duchowej. My nie jesteśmy władzą duchową. To tutaj bym się zgodził. Jeżeli władza duchowa będzie kazała się przyznawać do własnych win, to może mieć ogromny wpływ. Na tym chyba bazowała wielkość chrześcijaństwa, na tym się opierała przez wieki. Że ja jestem dobry, to inni są źli. Nie, też jest zły, muszę tym pamiętać. Wiele głównych grzech, taki największy, to jest pycha. I z pychy się bierze zło. Tak, przynajmniej można by to interpretować. Bardzo proszę. Możemy to zrobić na przykładzie teorii wojny sprawiedliwej. Historia była kształtowana na gruncie doktryny katolickiej, ale ona mówi dokładnie o tym, o czym mówimy, tak? Tylko w wymiarze politycznym, więc nie jest łatwiej o tym mówić z językiem. Że jeżeli mamy do czynienia ze złem, czy ze zbrojną agresją, na skutek której cierpią osoby, to władza ma nie tylko prawo, ale obowiązek także bronić tych osób. Znaczy po to jest władzą, że ma bronić przed nieuprawnioną agresją. Ale uwaga, granica, które są niezbędne do odparcia ataku. W przypadku takiego normalnych legislacji karnych, to byśmy powiedzieli w granicach obrony koniecznej. Czyli tylko w takich granicach, które są absolutnie niezbędne do odparcia ataku i ani kroku więcej. Czyli ma, nie wiem, bronić się przeciwko przedstawicielom sił zbrojnych, ale nie atakować ludności cywilnej, tak, ograniczając maksymalnie różne środki. No ale z drugiej strony, czyli to jest teoria, ale my dobrze wiemy, że ponieważ ludzie są jacy są, no to przemoc sprzyja eskalacji przemocy. No i tu rzeczywiście ja bym się zgodziła, że bardzo potrzebny jest jakiś taki głos instytucji, która jest uznawana za autorytet, która jest zdolna, nawet nie reprezentując siły, ale powinna autorytet moralny oceniać tego typu sytuacje. No i to jest nasza wielka sława, że my takich instytucji nie mamy. Że jeżeli będziemy patrzyli na państwa, no to każde państwo jest jakoś zaangażowane po stronie tego konfliktu. Chociażby w taki sposób, że pasuje mu, żeby sąsiad jego sąsiada był w gorszej sytuacji, tak? Żeby przegrał wszystko. Ale po prostu państwa nie są bezstronne, tak? Na kuli ziemskiej znajdują się w określonym miejscu, mają określone interesy, nie są bezstronne. Ludzie tak samo nie są bezstronni. I bardzo jest potrzebna jakaś instytucja, która byłaby obdarzona autorytetem, która uważana byłaby za bezstronną, która miałaby zdolność opinii, przynajmniej wyrażenia opinii, które miałyby moc autorytatywną. No i takiej instytucji ja tutaj się niestety zgodzę, współcześnie nie ma. Także to jest bardzo smutne, bo ktoś musi ocenić te granice obrony koniecznej. W przypadku państwa to będzie sąd, raz to zrobi lepiej, raz gorzej, ale przynajmniej po wysłuchaniu dwojga stron, przynajmniej z założeniem, że ten sąd pozostaje bezstronny. Natomiast w przypadku relacji międzynarodowej, to takiego międzynarodowego sądu nie ma i być nie może właśnie ze względu na charakter tych relacji. Musielibyśmy mieć wtedy ponad państwową, globalną władzę, której chyba nie jest jeszcze bardziej niż przed naturzeń związanych z eskalacją przemocy. Dlatego, że wtedy ona by dysponowała nieograniczonymi możliwościami stosowania przemocy. A instytucje właśnie wycofują się na pozycje melioristyczne, mówiąc, no będzie dobrze. Będzie albo nie będzie, znaczy z doświadczenia historycznego wynika wniosek, że będzie coraz gorzej. Jeżeli nikt nie postawi czemuś tam, to będzie po prostu coraz gorzej. Więc jakaś taka wiara. Natomiast ja się nie mogę uwolnić właśnie od poczucia, że to jest słabość jednak intelektualna. Że to jest wynikające trochę z lenistwa, ale trochę jednak z ograniczenia intelektualnego, takiego przekonania, że jeżeli wystarczająco długo będziemy mówić, że będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze. Jeszcze trochę kryptonomów, bo też tak muszę zrobić w tym ekstra, nie? Pewnie będzie dobrze, bo tak chcę, nie? No, oczywiście nie będzie, nie? Ale ja bym potraktowała to jednak jako... Być może
właśnie można przypisać do charakteru na takiej zasadzie, na której, nie wiem, niektórzy ludzie są bardziej leniwi niż inni i mniej skłonni do myślenia niż inni. Ale ja bym to uważała jednak za pewnego rodzaju taką słabość intelektualną, czyli niezdolność do obserwacji rzeczywistości i myślę, że rzeczy o sobie nie są. Ja bym się upierał, że ta słabość intelektualna jest czymś wtórnym. Czymś, co wynika no, nie ze słabości, ale z jakiegoś rysu wolicjonalnego. No przecież nie powie pani profesor Nogal, że słabeuszem intelektualnym był Leibniz. I wielu takich ludzi da się wskazać, którzy prezentowali najwyższy poziom intelektualny w swojej dziedzinie, natomiast tutaj w zakresie natury ludzkiej byli przekonanymi melioristami. No, myślę, że to jest rys osobowości. Można jakoś na niego wpływać, można jakoś go tam temperować, no, choćby wiarą potężną, ale on chyba dominuje. No, to jest jakby zbieżne chyba, myślę, że się Państwo zgodzicie, no, jakaś jest w ludziach doza skłonności magicznych, że chociaż jest źle, to będzie lepiej, prawda? No, da się inne przykłady, już Panu oddaję głos. No, na przykład ten melioryzm, który traktujemy bez żadnego kontekstu historycznego, politycznego i tak dalej, da się tutaj zestawić choćby z komunizmem. No proszę zauważyć, że komunizm też jest doktryną, którą się intelektualnie da rozłożyć na łopatki bez specjalnych trudności intelektualnych, natomiast to była wiara. I wszystkie analizy intelektualne Bocheńskiego i innych mędrców nie na wiele się zdawały, bo to była wiara, no z wiarą nie można walczyć w internecie. Bardzo proszę. Czy ja bym, panie profesorze, nie zgodził się z tezą, że ten rys osobowościowy, melioristyczny jest dominujący? Bo ja bym powiedział, że gdybyśmy wzięli sobie ogół populacji, to jednak ten zdroworozsądkowy non-melioryzm dominuje i on jest nawet, powiedział, że on jest jakoś spetryfikowany w mądrości ludowej. Właśnie na przykład w przysłowiach czy powiedzeniach moich jest cała masa takich, które byśmy mogli, one bardzo dobrze diagnozują kondycję człowieka. Ta mądrość pokoleń jest zamknięta w tych powiedzeniach czy przysłowiach. Natomiast to, że melioryzm jest generalnie taką mową intelektualną, on ma się wrażenie wobec wszędobylskich, wynika z tego, że elity intelektualne go wyznają. A i te intelektualne mają dostęp do kanałów rozprzestrzeniania propagacji informacji. I w związku z tym ma się takie wrażenie. A środowiska, których melioryzm, te intelektualne, ten melioryzm dominuje, które wydaje się, że są najbardziej destrukcyjne dla cywilizacji, to ja bym wymienił głównie trzy, z dominującym pierwszym, czyli filozoficznym, który jakby rozprzestrzenia się na inne. Ale poza tym to są oczywiście środowiska prawnicze i pedagogiczne. Była mowa o karze, bo przecież ta kara nie jest tylko eliminowana z jakiegoś systemu penitencjarnego, ale też z życia, z wychowania dzieci. No, też nie wolno karać dziecka, bo ono potem będzie już miało skrzywioną psychikę, będzie robiło albo w związku z tym, nie wiem, dręczyło swoją rodzinę w przyszłości i wybierało się politycznie, czyli domyślnie głosowało na prawicę. Zostaje rys na całe życie. Więc to jest, myślę, że w tych środowiskach to jest najbardziej niebezpieczne, natomiast nie zmierzyłbym się, że to jest dominujące. To jest jednak, być może tu napłania, być może, ale wydaje mi się, że w tym zdrowym rozsądku ludowym, który jakoś bez takiego komponentu ideologicznego ocenia rzeczywistość, że tam jednak jest po prostu znacznie lepsza diagnoza rzeczywistości, Być może to tak jest, jak Pan mówi, no to wniósł Pan tutaj jakąś otuchę. To znaczy ja będę bronił Wolniewicza, profesora Koskiego i siebie w tym kontekście, wszystkich, którzy uważają, że to jest rys osobowościowy, bo jednak spójrzmy, kiedy zapytamy większość ludzi, co myślą na temat kłamstwa. No większość, zgodzimy się, powie, że nienawidzą, nie znoszą kłamstwa, brzydzą się kłamstwem, ale wszyscy kłamiemy cały czas bardziej lub mniej, prawda? Jakieś tam małe kłamstwo jest to większe, ale kłamstwo jest powszechne. I tutaj jest po prostu rys, ten rys osobowościowy. Ta nikczemność ludzka, ta interesowność zwierzęca,
ona zaprzęga do własnych celów po prostu intelekt. I pan mówi, wydaje mi się, że może pan mówić o takiej postawie i tutaj, ale to jest, będzie zawsze wtórne, uważam, bo tak jak mówił pan o komunizmie, czymś kierował się Marks, kiedy budował cały swój fundament swojej ideologii, resentymentem, zwyczajnie resentymentem, nie żadnym fundamentem ideologicznym, on poszedł dopiero za tym. Kiedy żeśmy wymyślali niewolnictwo wszędzie, to najpierw była, przepraszam, idea takie masy ludzi, które możemy zaprząść dla naszych celów i najlepiej, żeby ich wykorzystać, nie płacić im za to, musimy stworzyć jakąś teorię, prawda? I tak dzięki temu powstał zasadniczo rasizm. Po to, żeby, bo przecież jeżeli mieliśmy targi niewolników w Kanadzie, no to Irlandczyk, masę Irlandczyków przecież sprzedawano w Kanadzie, prawda, do Ameryki, Brytyjczycy wywozili na statkach, no to Irlandczyk był po 5 funtów, a po 50 funtów był człowiek z Afryki, prawda. Kierowano się wyłącznie interesem, a to był biały człowiek i biały człowiek był gorzej traktowany niż czarny, więc tutaj mamy pewien rys osobowości, czyli rządza władzy, pieniądza, prawda, dominacji. Ja chciałbym się jeszcze odnieść, chyba że ktoś z Państwa ma głos, do tego, co pani profesor Noga mówiła, bo to chociaż bardzo złożony wywód, ale bardzo ciekawy, bo pani profesor wspomniała o tej teorii wojny sprawiedliwej, prawda? To było poruszone w Soborze w Konstancji, prawda, przez Pawła Włodkowica, też przez Tomasza Zakwinu wcześniej, ale w ten klimat polityczny został ubrany przez Pawła Złotkowic i faktycznie bronić się, ale czasami zło trzeba neutralizować tam, gdzie jest w swoim zarodku i w kwestii politycznej widzieliśmy to, jaki błąd popełnił przynajmniej moim zdaniem Zygmunt Stary, kiedy oddał w Leno swojemu siostrzeńcowi Hohenzollernowi Prusy Wschodnie, prawda? Nie mając świadomości, i już wtedy cała Europa mówiła, że czy ci Polacy nie widzą, co tam się dzieje. Później Zygmunt Bonasfarza mówiła, że to jest błąd wielki, można jej dużo zarzucić, ale w kwestiach politycznych rozumiała ten problem. Myśmy wyhodowali sobie tego potwora, mówiąc w cudzysłowie, który przecież rozrósł się na Imperium Augsburskie potem i rosyjskie, prawda? Ten pruski model myślenia o tym regionie politycznym Europy Środkowo-Wschodniej. Więc czasami to zło trzeba neutralizować i czasami można popełnić błąd, bo źle je identyfikujemy, nie widzimy je tam, gdzie ono ale jest. Ale to tak jest właśnie rozumiane. Tą teorią wojny sprawiedliwej zajmował się ojciec Bocheński. On tam był wydelegowany przez biskupa, żeby żołnierzy uczył etyki. W 1939 roku, przed wybuchem wojny, napisał taki podręcznik, gdzie ta wojna sprawiedliwa jest omówiona w sposób klarowny. No więc on tam mówi bardzo wyraźnie, że wojna sprawiedliwa to nie jest tylko wojna obronna. To może być też działanie zapobiegawcze. Jeżeli na przykład na Litwie mniejszość polska byłaby gnębiona albo mordowana, no to my mamy obowiązek jako Polacy interweniować. I to będzie wojna sprawiedliwa. To są bardzo trudne sprawy, ale to mówię na potwierdzenie tego, co pan powiedział. Tak, tak, to znaczy, bo to już jest współczesność bardziej. To się nazywa wojna prewencyjna. Wojna prewencyjna może być uzasadniona. A to już jest myślenie współczesne na gruncie tego, jak żeśmy, prawda, czegośmy doświadczali w Europie. Natomiast jeszcze czasy. Tak, tu chciałem, a propos, jeżeli rozmawiamy o wojnie i kwestii wojny sprawiedliwej i jej prowadzenia. Jeśli chodzi o to rozpoznawanie zła w naturze ludzkiej, to są dwa elementy, znaczy jest element wolicjonalny, to o czym mówiliśmy, bo jest doskonały przykład czasów II wojny światowej szeroko pojętej, kiedy z jednej strony mieliśmy w czasie wojny chińsko-japoński przypadek Nankinu, kiedy armia japońska wkracza do Nankinu i generał, który dowodzi, na 3 dni wydaje miasto żołnierzy. W ciągu tych 3 dni w mieście zostaje zabitych ponad 1 milion mężczyzn i zostaje zgwałconych ponad 1 milion kobiet. A z drugiej strony mamy przypadek generała Pattona, który dowodząc armią amerykańską, no przecież armią cywilizowaną, wydaje rozkaz, żeby jeńcy byli w trybie natychmiastowym odbierani od żołnierzy frontowych i przekazywani wojskowym służbom więziennym, dlatego, że żołnierz frontowy ma naturalną skłonność do tego, żeby się mścić. I wychodzi właśnie poza granice wojny sprawiedliwej i na to nie ma żadnego zaradzenia, że tak powiem. To trzeba zrobić
w sposób odgórny i natychmiast, bo inaczej żołnierz przeciwnika zostanie okradziony, a być może nawet zabity, chociaż się już poddał. I Patton rozumie tutaj naturę ludzką, że jest element wolicjonalny. Jedna strona uważa, że należy tę naturę jakoś okiełznać, i druga strona mówi spokojnie, popuśćmy. Mogę skomentować, to jest podstawowy, fundamentalny problem z tym, że myśmy wyprowadzili Boga poza nasze życie zasadniczo, prawda, ten bierny obserwator życia ludzkiego i nie mamy nic niemetafizycznego, wszystko to jest ludzkie, odwołujemy się do tego, do wszystkiego tego, co jest ludzkie, chcąc, prawda, uporządkować nasze sprawy, czyli rozumowo, czyli to jest intelektualizacja wszelkiej problematyki, z którą się mierzymy jako ludzie, jako ludzkość na poziomie osobowym i na poziomie kolektywnym. Natomiast Nietzsche, tutaj się trzeba z nim zgodzić, bo on źle krytykował chrześcijaństwo, bo uważał, że moralność chrześcijańska wynika wprost z resentymentu. To nie jest prawda, bo nigdy chrześcijaństwo nie wynosiło, tak jak właśnie w XIX wieku socjaliści chrześcijańscy, biedę, ubóstwo, to co, prawda, ułomne w człowieku nie stawiało na piedestale. Przykładem dobrym tej różnicy w myśleniu jest Kant i jego przecież imperatyw moralny. Czym się różni imperatyw moralny, bo my odwołujemy się już wyłącznie teraz do imperatywu moralnego, nie czyń bliźniemu temu, co ci niemiłe, od kazania na górze. No, całą antropologią filozoficzną, całą podbudową, bo Kant nie ma podbudowy. Kant stwierdził, że tak jak Sokrat, jeżeli powiem człowiekowi, że to jest dobro, to on pójdzie za tym dobrem. Dowodem na to jest przecież jego traktat o wiecznym pokoju. No przecież to jest bardzo naiwna praca, no wręcz zabawna, jak ją się czyta z perspektywy czasu. Natomiast i dlatego, bo to jest rys osobowościowy, a nikt nie zaprzeczy, że Kant był wielkim intelektualistą i wielkim umysłem, prawda? A jednak w taki sposób naiwny idzie za Rousseau, więc musi to być rys osobowościowy. I Nietzsche, wracając do Nietzschego, on miał rację, że uśmierciliśmy Boga, ale zamiast Niego wstawiliśmy swój rozum i On jest naszą instancją. Ale nasz rozum właśnie nam podpowiada to, co wymusza na nim nasz rys osobowościowy. Więc to, takie jest to błędne koło, prawda? Nie mamy nic pozaludzkiego, metafizycznego, do czego moglibyśmy się odnieść, żeby móc spojrzeć na siebie nie swoimi własnymi oczami, prawda, tylko oczami innych. Dobrze, proszę Państwa, siłą rzeczy musimy przerwać na 15 minut. Wrócimy do tej problematyki po przerwie, bo w moim referacie też między innymi o złu będzie mowa. 15 minut przerwy, czyli widzimy się 25 po pierwszej. Drugi z referatów, który dzisiaj będzie przedstawiony, zatytułowany jest Determinizm genetyczny, Wolniewicz, a Watson i Monod. Może zacznę od tych dwóch biologów, którzy należą do najwybitniejszych. Obaj są laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i biologii, a dodatkowo James Watson to jest odkrywca struktury DNA, jeden z dwóch obok Cricka. Przypomnę, odkrycie miało miejsce w 1953 roku i na 50-lecie Watson, James Watson, urodzony rok po Wolniewiczu, James Watson, Amerykanin z pochodzenia Irlandczyk, urodzony 1928 rok, do dzisiaj żyje. Postać kontrowersyjna z rozmaitych względów politycznych, to w Wikipedii można sobie przeczytać. Otóż wracam do rzeczy, 50 lat, okrągła rocznica odkrycia struktury DNA i tym samym mechanizmu dziedziczenia. Watson podjął się napisać książkę w oparciu o doświadczenia biologów z tych 50 lat i w 2003 roku ta książka się ukazała w Ameryce i obszarze anglojęzycznym. W 2017 zostało drugie wydanie sporządzone i na tym drugim wydaniu, poprawionym przez autora, opiera się przekład polski, 2018 rok. DNA, historia rewolucji genetycznej.
Chcę tylko uwagę Państwa zwrócić, że to nie wydał PWN, ani Państwowe Wydawnictwo Lekarskie, tylko jakieś tam wydawnictwo o dziwnej nazwie, mieszczące się w miejscowości Stare Groszki. No, Stare Groszki nie brzmią poważnie, natomiast James Watson brzmi poważnie. A drugi z tych bohaterów to jest Jacques Monod, francuski genetyk, który napisał swoją książkę sławną Przypadek i konieczność w roku 1970, czyli dawno temu. Ta książka ma swoją śmieszną historię w Polsce, bo ona w zasadzie się ukazała dopiero teraz. Oficjalny przekład polski z ubiegłego roku, po paru dziesięciu latach. Miała ona swoje wydanie podziemne w 1979 roku. Przez tego samego tłumacza była ona wydana po raz pierwszy w Polsce. No ale ze względów politycznych nie mogła być oficjalnie wydana, bo tutaj Monod pozwala sobie na krytykę Marksa i komunizmu. A nieszczęście było podwójne, bo po zmianie ustroju, po 1989 roku, też go nie wydawano przez 20 parę lat, przez 30 lat, bo on był socjalistą. Więc i tak źle, i tak niedobrze. Ja tutaj powiem od razu, że zestawiać będę poglądy Wolniewicza z poglądami Monoda i Watsona, ale nie filozoficzne. I Watson i Monod mają jakąś tam swoją filozofię, każdy człowiek ma, tym bardziej ludzie tego kalibru, ale to są filozofie inne niż filozofia Wolniewicza. Nawet bym tutaj tak powiedział, trochę prowokacyjnie, że to sprzeczne są te filozofie z filozofią i Wolniewicza, i z własną wiedzą z zakresu genetyki. No bo Monod pisze na przykład, że wiedza z zakresu biologii prowadzi do socjalizmu. No to chyba nie prowadzi. Każdy rozumny człowiek widzi, że tu nie ma przejścia w rodzaju wynikania. No więc tyle na temat tych książek. Przyniosłem je tutaj specjalnie, żeby fizycznie je pokazać, bo to jeżeli się uczyć biologii, prawda, na trochę wyższym poziomie niż podręcznik szkolny, no to do kogo sięgnąć? No do Monoda i do Watsona. To jest bardzo ważne, bo zauważyłem, że studenci humanistyki nie mają pojęcia o biologii właśnie na tym poziomie, o który tutaj chodzi. Determinizm genetyczny. Tego używam wyrażenia w tytule determinizm genetyczny. Używa tego wyrażenia Watson i myślę, że ono pasuje doskonale do stanowiska Bogusława Wolniewicza. Pod tym terminem kryje się no, znany z dziejów filozofii, znane pojęcie czy termin natywizm. Natywizm. Otóż natywizm, jak Wolniewicz dodawał tutaj indeks A, antropologiczny, to jest co innego niż epistemologiczny. Nie chodzi o to, że wiedza jest nabyta, tylko chodzi o to, że osobowość jest nabyta. No więc natywizm zderzał się od starożytności z przeciwnym poglądem, mianowicie empiryzmem, empiryzm antropologiczny. I te dwa stanowiska profesor Wolniewicz przedstawiał wielokrotnie na swoich zajęciach w ten sposób, że empiryzm stawia tezę taką, cała osobowość jest nabyta, a natywizm temu przeczy. Jeżeli się powie nieprawda, że cała jest nabyta, no to się otrzymuje tezę, istnieją elementy wrodzone osobowości. Przy okazji powiem, bo to mi się wydaje ważne, Tatarkiewicz w pierwszym tomie, a pisał ten tom przecież przed wojną,
już nie pamiętam, latach 30. chyba pierwszy tom historii filozofii, wskazuje na tę opozycję filozoficzną i powiada, w ogóle nie za bardzo wiadomo, jaki dać przykład empirysty skrajnego. To znaczy kogoś, kto by taki pogląd faktycznie głosił, że cała osobowość jest nabyta, to chyba nie ma. Jedyne, co do głowy przychodzi, to starożytni sofiści. Być może tam jacyś sofiści taki pogląd głoszą o pełnej plastyczności ludzkiej osobowości. Może jeszcze terminologiczna sprawa, osobowość to jest indywidualna część osoby. Bo tak jak jesteśmy tutaj w paręnaście osób, no to składa się na każdego z nas ta część wspólna, gatunkowa, to są instynkty, wszyscy mamy takie same. I ta część indywidualna, osobowość to jest część indywidualna. Że instynkty są w nas wpojone genetycznie, że są wrodzone, no to nikt nie wątpi. Natomiast spór się toczy do dnia dzisiejszego i pewnie się będzie do końca świata toczył o osobowość. No więc dzisiaj zamiast empiryzm dobrze jest używać takiego słowa, tak myślę, neołysenkizm. Neołysenkizm. Jest nawet w literaturze anglosaskiej ten termin. Gardner, znany taki autor, pisał, czytałem o neołysenkizmie. Ten Trofim Łysenko, nie będę już tego pisał na tablicy, to głosił absolutnie niedorzeczny pogląd, który można by określić właśnie mianem łysenkizmu. Mianowicie taki, że nie ma sztywnych granic w dyspozycjach gatunkowych. To znaczy, że wieloryba można przerobić na słonia za pomocą zmiany warunków jego życia. Jeżeli odpowiednio długo będziemy tego wieloryba na ląd tam wyciągać, to mu nogi urosną, prawda, że te dyspozycje gatunkowe nie... I on w ten sposób w Związku Radzieckim pszenicę uzdatnił do sfery klimatycznej, gdzie pszenica nie chce rosnąć. Tam miliony ludzi z głodu umarło ze względu właśnie na ten łysenkizm. Natomiast neołysenkizm byłby czymś umiarkowanym, głosiłby tezę taką, nie ma genetycznych różnic w osobniczych dyspozycjach do zachowań, nie ma genetycznych różnic w dyspozycjach do zachowań w osobniczych dyspozycjach do zachowań. To znaczy, żeby to było dobrze rozumiane, w ich granicach. Każdy z nas może jako człowiek skakać na nartach, i my mamy genetycznie takie same tutaj dyspozycje osobnicze. Każdy z nas może rozwiązywać zadania matematyczne, każdy ma takie same dyspozycje genetyczne. Natomiast, że w istocie się bardzo różnimy, jedni się zajmują biegle matematyką, inni skaczą na nartach 200 metrów, no to jest sprawa wychowania, środowiska i tak dalej. Więc taki byłby neołysenkizm. No, krótko można powiedzieć, indywidualna dusza jest w pełni plastyczna. Indywidualna dusza jest w pełni plastyczna. No i temu przeczy Wolniewicz i cały szereg wielkich filozofów w tradycji mającej 2500 lat, że to jest nieprawda, że to jest niedorzeczne, że są wielorakie, a w zasadzie z tej współczesnej biologii wiemy, że wszystkie dyspozycje do zachowań ludzkich są jakoś genetycznie uwarunkowane. Nie na zasadzie jakiegoś fatalizmu, tylko na zasadzie przenoszenia potencji. To są te granice, prawda? Jeżeli chodzi o skoki na nartach, no to konkretna osoba może od A do B skoczyć, a inna osoba od A do C. Te przedziały są genetycznie różne. Natomiast czy te przedziały zostaną wyzyskane, czy one zostaną zmarnowane, no to faktycznie zależy od warunków życia, od środowiska, od wychowania. Ale granice są sztywne i to ma na myśli Wolniewicz, mówiąc, że granice są sztywne, to znajduje potwierdzenie u
Watsona, który w ogóle no, był piętnowany, z pracy wyrzucany za to, że ośmielił się pod koniec XX wieku jakieś takie idee głosić, które są niepoprawne politycznie, które się kłócą z tą narzucaną powszechnie na wyższych uczelniach ideą równości, włącznie z równością genetyczną. Dla Watsona to jest niedorzeczne i on tam zajmował się badaniami na temat indywidualnych uwarunkowań cech intelektualnych, stawiał rozmaite tezy bardzo kontrowersyjne, że to jedna rasa jest w większym stopniu, druga. My akurat się mieścimy po środku, to znaczy Afrykańczycy są statystycznie, jako populacja, mniej uwarunkowani, znaczy słabiej uwarunkowani genetycznie od rasy białej, natomiast od nas są wyżej uwarunkowani, czy lepiej, Chińczycy. I to się nie musi przecież przekładać na cokolwiek w życiu. No, samo uwarunkowanie to nie jest jeszcze coś, co przesądza o sprawie. No, od tego zaczynam, bo jasną jest rzeczą, że współczesny natywizm musi sprowadzać to, co wrodzone, do genów. Nie ma innej możliwości. No, jeżeli wrodzone, to w genach. Teraz chcę Państwu przytoczyć piękny cytat, nad którym się znęcam, odkąd go przeczytałem. Nie podam autora, podam tylko źródło, przegląd filozoficzny. Przegląd filozoficzny, no, jedno z najszacowniejszych pism filozoficznych w Polsce, z wielką tradycją. Mogę nawet powiedzieć, bo to 500 stron, nikt nie będzie z Państwa szukał, w numerze wolniewiczowskim, w tym numerze, gdzie poświęconym Wolniewiczowi pojawia się taki cytat, proszę posłuchać. Przegląd filozoficzny. Ja przytaczam ten pogląd, żeby on był ilustracją współczesnego empiryzmu czy neołysenkizmu. Przegląd filozoficzny jest neołysenkowski. I taki cytat mam tutaj jako dowód, chociaż jest to bardzo inteligentny cytat. Zaraz Państwo zobaczycie. Genetyka dowiodła, że biologicznej determinacji ulega, że biologicznej determinacji, czyli przez gen, ulega w życiu prawie wszystko, co dotyczy ciała i prawie nic, co dotyczy duszy. Otóż jasne jest chyba dla każdego, kto widzi ten cytat, że wymowa jest właśnie empirystyczna, że neołysenkizm, że chodzi tutaj o plastyczność tego, co dotyczy duszy. Natomiast jeżeli się chwilę tylko przyjrzymy, to proszę zobaczyć, jakim tutaj doskonałym i precyzyjnym narzędziem logicznym posługuje się filozofia analityczna. Kwantyfikatorem prawie wszystko. I kwantyfikatorem prawie nic. Więc w istocie, jeżeli by to chcieć zapisać logicznie, to wychodzi na to samo, co jest u Wolniewicza. To znaczy, twierdzi się w tym zdaniu, że istnieją elementy duszy, które są wrodzone, i istnieją elementy duszy, elementy ciała czy cielesne, które są wrodzone, które są No nie da się inaczej kwantyfikatorami zapisać tego, co tutaj napisane. To prawie wszystko i prawie nic, to znaczy, że i tu coś istnieje wrodzonego, i tu coś istnieje wrodzonego. To znaczy, można tak to przeczytać,
istnieją indywidualne predyspozycje duchowe i istnieją istnieją predyspozycje wrodzone cielesne. Można by to, no bo cielesne to nie chodzi tylko o budowę ciała i kolor oczu i wielkość mięśni, ale o zwierzęce, utylitarne, prawda? To jaki kto ma apetyt, jaki kto ma żołądek, jaki kto ma popęd i tak dalej, no interesy zwierzęce. No więc ten cytat jest mylący, tak, od strony formalnej, natomiast no jest tutaj przykładem tego empiryzmu czy neołysenkizmu. Mamy przecież wymowa tego jest inna. Jaka? Wymowa tego jest taka, tak jak w fizyce, kiedy te wielkości są tak infinitezymalnie małe, że ich zaniedbujemy. To znaczy, no tak, taka jest wymowa. Wymowa jest taka, że możemy zaniedbać te pozostałe części. No dlatego mówię, że to jest neołysenki. Dobra, więc ja o tym wszystkim mówię nie bez przyczyny. Przyczyna jest taka, że no trzeba sobie uświadomić, o co tutaj się w istocie bój toczy, bo ten bój pomiędzy empiryzmem antropologicznym a natywizmem, bardzo dzisiaj żywy, myślę, że to jest jeden z bardziej takich kontrowersyjnych tematów na gruncie antropologii, toczy się w pewnej konkretnej dziedzinie, w pewnym konkretnym obszarze, a nie tak en bloc, jakby tutaj wynikało z tego, co wcześniej pisałem. No i teraz chcę Państwu tutaj przytoczyć strukturę metafizyczną człowieka, która została wielokrotnie przez Wolniewicza przedstawiana na zajęciach. Nie mam chyba czym zetrzeć, bo tym się uda. Otóż Wolniewicz przedstawiał w taki bardzo uproszczony sposób strukturę osoby ludzkiej, strukturę metafizyczną. Osobę definiował jako ogół czyichś, ogół dyspozycji do zachowań. Dyspozycji do zachowań. Gdzie pod tym terminem zachowania mieszczą się rozmaite też skłonności biologiczne, jak podatność na nowotwory i tak dalej. To zachowanie jest tutaj bardzo szeroko rozumiane. No i teraz tak, rozpada się ten ogół dyspozycji na dyspozycje gatunkowe, i na dyspozycje indywidualne. Te indywidualne to jest osobowość. Natomiast drugi podział, który się z tym krzyżuje, jest taki, że dyspozycje, które tworzą osobę, mogą być nabyte i mogą być wrodzone. Od tej linii poziomej w dół to są te dyspozycje, które są wrodzone, czyli są w genach zapisane, a nad tą poziomą są nabyte. Przy czym te nabyte gatunkowe i indywidualne. Tak naprawdę gatunkowych dyspozycji nabytych nie ma żadnych. Tutaj nie ma sporu, nie ma takich gatunkowych naszych własności, cech, które mieliśmy w paleolicie, a dzisiaj nie mamy, bo zaniknęły, albo w paleolicie ich nie było, a dzisiaj się pojawiły. Nie ma, po prostu wszystkie są gatunkowe, wrodzone i to są instynkty. Inaczej popędy zwierzęce, że one są wrodzone, to jest jasne, że one są gatunkowe, to znaczy u wszystkich ludzi występują i w takim samym stopniu, no to może budzić jakieś wątpliwości, ale tak się przyjmuje powszechnie, że tak jest. No i teraz mamy tę część prawą, czyli osobowość. Nabyte dyspozycje indywidualne to są sprawności. Tak jak jesteśmy tu zebrani, różnimy się umiejętnością gry na fortepianie. Jedni wspaniale grają, drudzy średnio, a inni w ogóle nie grają. Sprawności są nabyte. Ci, co wspaniale grają, nabyli tej umiejętności. Ale żeby nabyć sprawność, to musi być wrodzony talent. Talent to jest łatwość nabywania sprawności. Jedni mają talent, Fryderyk Chopin miał, to już się objawiło, jak miał 4 lata bodaj, a inni nie mają talentu.
No i drugi czynnik, nie mam kolorowej kredy, więc go tak wrysuję, to by było środowisko. Środowisko. Żeby ten Fryderyk Chopin został mistrzem fortepianu, no to środowisko musiało odegrać tutaj rolę. Więc oczywiście dwa są warunki wytworzenia takiej sprawności. Natomiast talenty są wrodzone. No, starożytni to wiedzieli, i Hebrajczycy, i Grecy, i Rzymianie, i Hindusi, i Chińczycy, że talenty są wrodzone. Każdy talent składa się z czterech komponentów. No, jednym jest intelekt, drugim jest wola, trzecim jest bierna wrażliwość, a czwartym jest temperament. Nie będę już tutaj w to wchodził. No, jasne jest, że jeżeli ktoś przejawia wielki talent, na przykład sportowy, no to w tej dziedzinie swojej dyscypliny sportowej, na przykład koszykówki, jego intelekt musi pracować na wysokim poziomie. To nie może być także na niskim. On może być intelektualnie słaby w innych dziedzinach, w matematyce, natomiast no, strategia gry i przewidywanie ruchów i rozmaite rzeczy, które są niezbędne w koszykówce, no, świadczą zawsze, jeżeli mamy do czynienia z talentem, jakiś tam Magic Johnson, no to intelekt jego w tej dziedzinie musi być wielki. Wola to jest to, co popycha do działania w danej dziedzinie. Bierna wrażliwość, no to jest coś takiego jak czułość na światło. Na jedne kolory klisza jest czuła, na inne nie czuła. Dusza ludzka na pewne sprawy jest bardziej czuła, na inne mniej czuła. Temperament to sama charakterystyka energetyczna. To znaczy, jak my szybko reagujemy, jak my się szybko poruszamy i jak to szybko czy wolno w nas wygasa. Flegmatyk, choleryk, niech tutaj będą jakąś eksplikacją, o co tutaj chodzi. Teraz powiem Państwu rzecz taką. Wolniewicz to wziął z podręcznika Czerzowskiego. Tadeusz Czerzowski, przedstawiciel szkoły lwowsko-warszawskiej, nauczyciel Wolniewicza, logik, napisał taki podręcznik, zresztą nie wznawiany od trzeciego wydania. Ja mam w domu trzecie wydanie z 1959 roku, główne zasady nauk filozoficznych. I tam Czerzowski mówi, że to jest dorobek antropologii filozoficznej ponad 2000 lat. To, co tam Platon, Arystoteles, a później święty Augustyn, Kartezjusz i Leibniz wymyślili, no to tutaj jest to zapisane. No, Czerzowski w przeciwieństwie do swojego ucznia Wolniewicza był empirystą, no ale właśnie, no nie da się go nazwać neołysenkistą, to jakiś umiarkowany był empiryzm, który uznawał tezę, że talenty są wrodzone, więc on by nie pasował do tego współczesnego ruchu neołysenkowskiego, prawda? No i teraz spór, myślę, że współczesnej filozofii dotyczy tylko woli. Wola, mówi Wolniewicz, to już mówi od siebie, ma swoje składowe. Składową woli jest charakter, który może być in plus i może być in minus, sprawa osobnicza. Drugą składową jest interes i tutaj Okołoski na własną rękę trzeci wskazuje element woli, który u Wolniewicza występuje, tylko jest tu inkorporowany do interesu. Mianowicie skłonności społeczne. Sama skłonność społeczna jest wrodzona, na przykład czucie religijne, o którym pisał Wolniewicz i to bardzo ważne było w jego myśli. Przychodzimy na świat jako istoty obdarzone czuciem religijnym. To jest pewna skłonność społeczna, natomiast my nie mamy w genach oczywiście przeświadczeń religijnych żadnych. Te przeświadczenia my nabywamy. Jeżeli chodzi o interes, no to nikt się tutaj nie kłóci, mamy skłonności właśnie te instynktowne, ale mamy też indywidualne, no jak to, że jedni lubią pomidory, a inni nie lubią pomidorów, a jedni lubią, przepraszam, blondynki, a inni lubią brunetki. To są pewne skłonności biologiczne, które są osobnicze.
No i charakter w końcu. No i tutaj się różnił Wolniewicz od Czerzowskiego i różni się oczywiście od neołysenkistów tym, że głosi tezę o wrodzoności charakteru. Charakter może być in plus, może być in minus i on jest w naszym DNA. No i tutaj wybucha od razu oburzenie na sali. Odkąd zajęcia prowadzę, to takie oburzenie wybucha, nawet dzisiaj bardziej chyba niż tam 30 lat temu. No więc przechodzę teraz do głównej części referatu, chociaż czas mi się skurczył bardzo. Geny kodują białka. I na tym się wiedza studentów kończy, studentów humanistyki. Natomiast oni nie mają pojęcia, czym są białka. No i teraz na podstawie tych dwóch książek, o tym nie mówiłem, one są świetnie napisane pod względem literackim. Znaczy w tym sensie, nie żeby konkurować z panem Tadeuszem, tylko w tym sensie świetnie, że one są czytelne, zrozumiałe. Powiada i Monod, i Watson, że białka to jest w naszym ciele hardware. To są sterowniki. Po pierwsze, tych białek w organizmie człowieka geny wytwarzają, to znaczy one są wytwarzane na bazie instrukcji genetycznej, około miliona. Po co tak dużo? Dlatego, że to są cząsteczki, które pełnią rolę przekaźników. Co to są przekaźniki, student też nie wie, bo na tyle fizyki nie zna. Ja akurat mam dyplom technika elektronika, to wiem przynajmniej, co to jest dioda, tranzystor i tyryzstor. No więc dioda, tranzystor i tyryzstor, coś, co w komputerach występuje, bez tego by nie było komputerów, to ma swój odpowiednik w biologii w postaci białek. Białka, jak tutaj Monod pisze, obszerne fragmenty są temu poświęcone, to są cząsteczki skomplikowane pod względem budowy stereospecyficznej. Mówiąc najprościej, one mają rozmaite kształty. I teraz cząsteczki różnych białek się albo zazębiają, albo się nie zazębiają, jak puzzle. Ze względu na tą strukturę stereospecyficzną, jak to się mówi. I teraz one pełnią rolę przekaźników, tak jak w mikroprocesorze komputera. I teraz taka formuła, no, która pada u Watsona, że DNA, nasz osobniczy genotyp, to jest software, to jest pewien program, ale tym się różniący od tych programów, z którymi my mamy do czynienia, że on sam buduje hardware. To tak jakbyśmy przynieśli pendrive'a, położyli go na świetle, w dogodnych warunkach i z niego by, proszę Państwa, laptop HP wyskoczył sam. To właśnie tym się przyroda różni od elektroniki. No, nasza wiedza na temat tych systemów przenoszących informacje ma, no, oględnie mówiąc, 100 lat. Natomiast wiedza przyrody ma 4 miliardy lat. Więc tu w ogóle proszę sobie uświadomić, że skomplikowanie tego software'u i hardware'u, który przyroda wytworzyła, to jest nieporównywalne do tego, co my tam, czym my dysponujemy w elektronice. No i teraz tak, no student myśli, że białko to jest coś, co tam składową tworzy, modulec tworzy naszego ciała. A to nie, białko jest przede wszystkim przekaźnikiem, na przykład takie białka, one są lokowane na końcach neuronów i my w naszym mózgu, który był tworzony, jak Państwo wiecie, bo to jest wiedza elementarna, 500 milionów lat ma mózg istoty żywej. On się zaczął tworzyć wtedy, kiedy się zwierzęta pojawiły w ewolucji, 500 milionów lat temu i 500 milionów lat temu mózg był przez ewolucję przekształcany, aż wytworzył takie struktury, jakie są u hominidów, czy były u hominidów, a są obecnie u człowieka. Są neurony, tych neuronów, jak wiadomo, po pierwsze nie sposób policzyć, to różne liczby się podaje, ogromna liczba neuronów. I teraz neurony to są tylko przekaźniki elektryczne. Przez neurony przepływają sygnały elektryczne, ale skąd się one biorą? One się biorą z połączeń chemicznych.
właśnie zawód biały, które, jak napisał Monod, zaraz tu Państwu przeczytam, to są demony. Białka pełnią funkcje demoniczne. Pisze to tak literacko, ale tutaj chodzi po prostu o funkcje sterownicze. Demoniczne to tyle, co sterownicze. I teraz jeden i drugi, żeby się tutaj, proszę Państwa, żeby nie rozsadzić tego referatu, no to powiem tak, obaj mówią o tej roli białek, obaj mówią o tym, że białka to jest właśnie hardware, czyli pewna struktura, która jest wytworzona na kanwie DNA, inaczej być nie może, że to jest taka bardzo ważna teza biologii. Żadne białka nie mogą być wytworzone w inny sposób niż w sposób genetyczny. To znaczy tylko to, co jest zapisane w genach, może zostać zbudowane w postaci tych białek. Żadne tam białka z zewnątrz na temat Freudu, na podstawie freudowskich kanap nie wytworzą się w nas, tylko to, co w genach. No i teraz może coś zacytuję, bo czas mi ucieka. Z Monoda. Istoty żywe są maszynami chemicznymi. To może pachnieć jakimś prostackim mechanicyzmem z wieku XVII, ale nie pachnie, dlatego że istoty żywe są maszynami chemicznymi, które czują. To jest ważna rzecz. Każda właściwość lub struktura teleonomiczna istoty żyjącej może być analizowana w kategorii oddziaływań stereospecyficznych białek. Białka pełnią demoniczne funkcje, czyli sterujące. Cząstka enzymu jest milion miliardów razy mniejsza od przekaźnika elektronicznego. To znaczy, to jest ważne. To jest pewnie problem dla studenta, że jeżeli sobie weźmiemy najmniejszą diodę, czy najmniejszy tranzystor, a w układach scalonych, to w tej chwili się setki tysięcy półprzewodników umieszcza, no to ten elektroniczny przekaźnik jest milion miliardów, cytuję Monoda, większy od tego sterownika biologicznego. Logika biologicznych układów regulacji jest ta sama, co logika maszyny cyfrowej. Ta sama, to są grafy logiczne. Przepływa prąd, to jest jedynka, nie przepływa prąd, to jest zero. To samo w naszym mózgu zachodzi. Dobra, natomiast Watson. Geny bez wątpienia pełnią istotne funkcje w powstawaniu różnic indywidualnych. Badania nad genetyką różnic w zakresie zdolności intelektualnych są zabronione przez polityczną poprawność. Dlatego pracę stracił w Ameryce i pisze Watson, że to jest bardzo szkodliwe społecznie. Bo jeżeli się zaniecha, bo nie wolno, bo polityczna poprawność tego zabrania, prowadzić badań nad genetyką dziedziczności w zakresie intelektu czy innych cech osobowości, to się szkodzi przede wszystkim młodym ludziom czy dzieciom, bo się nie różnicuje metod pedagogicznych. I tu taki cytat, który no, muszę Państwu przeczytać. Owocuje to właśnie politpoprawne negowanie czy zwalczanie badań nad dziedzicznością osobowości wciskaniem równań różniczkowych takim jak ja. Takim domyślnym matołą, jak James Watson wciska się równania różniczkowe, kiedy oni są niedysponowani do rozwiązywania równań różniczkowych. Skoro on to napisał, ja mogę to samo powiedzieć o sobie, bo z Politechniki Warszawskiej uciekłem, bo byłem niepredysponowany do wyższej matematyki. Natomiast w innych dziedzinach jestem predysponowany. To właśnie talenty to jest coś, co jest rozłożone, prawda, po całej populacji, nierównomiernie i tak dalej, i tak dalej. Teraz te badania dotyczące bliźniąt jednojajowych, które są no jakoś ignorowane albo wyśmiewane przez wielu ludzi. No, odkąd wiadomo, na czym struktura DNA polega, od 1953 roku te badania na bliźniętach jednojajowych są prowadzone regularnie i one już no, są bardzo pokaźne i są jakąś taką próbką statystyczną, która coś mówi. I Watson pisze tak. Badania na bliźniętach jednojajowych pokazują, że ponad 50% zmienności cech uwarunkowana jest genetycznie, nawet religijność.
jest uwarunkowana genetycznie. Później mówi, podając, już nie będę wnikał, skąd się te procenty biorą, 70% wariancji AQ, wariancji, czyli zmienności, 70% zmienności IQ należy przypisać czynnikom genetycznym. No i mój ulubiony, proszę Państwa, cytat, zaraz będę kończył, dotyczący wystaw psów, kynologia. Ponieważ psiarstwo się szerzy we współczesnych społeczeństwach, więc to, myślę, jest cytat bardzo miły dla wielu uszy. Współczesne wystawy psów to świętowanie potęgi genów. Każda rasa jest tworem wyizolowanego zespołu genów. To jest, można powiedzieć, stop klatka w spektakularnym filmie psiej różnorodności genetycznej. I teraz co mówię na końcu. Najbardziej zdumiewają różnice w zachowaniu. Nie tam, że jamnik jest długi i ma krótkie łapki, a hart ma wielkie łapy, tylko różnice w zachowaniu, to, że jakieś hamstafy czy rottweilery zachowują się zupełnie inaczej niż cocker spaniel, prawda? To różnica w różnorodności zachowań. Do tej metafory, to nie jest metafora, to jest bardzo solidna tutaj homologia, nawiązuje profesor Wolniewicz, już nie pamiętam, nie zdążyłem znaleźć, ale w którymś ze swoich tekstów powiada, psy są hodowane od 10 tysięcy lat, od epoki rolnictwa. I wyizolowanie tych rozmaitych cech i stworzenie ras psów, choć one wszystkie się mieszczą w jednym gatunku biologicznym, no trwało 10 tysięcy lat, przyjmując, że jedno pokolenie psów co roku się pojawia. Ponieważ jedno pokolenie człowieka pojawia się co 30 lat, więc gdyby ludzi hodować w ten sposób, co się psy hoduje, przez 300 tysięcy lat, to by tyle nie istniejemy. No to można by było wytworzyć rasy ludzi. To u Wolniewicza się ten argument pojawia. No, krótko mówiąc, za tezą, że elementy osobowości wrodzone są dziedziczone, mówią obaj ci Monod i Watson w sposób ewidentny. Myślę, że to jest po prostu sprzeczne z nauką, to co głosi naukowcy. No, ostatnia sprawa, którą siłą rzeczy muszę pominąć, przy innej okazji pewnie do niej wrócę albo w dyskusji, no to jest właśnie charakter. Może ja Państwu tylko przeczytam, nie będę już tego pisał. Co to znaczy, że za świętym Augustynem jest tak, jak mówi idea predestynacji? Że jedni z nas przychodzą przeznaczeni do zbawienia, inni przychodzą na ten świat przeznaczeni do potępienia. Wolniewicz mówi, no we współczesnym języku to należy rozumieć tak, że jedni przychodzą z dobrym charakterem, a drudzy przychodzą ze złym charakterem. Co to jest dobry charakter i co to jest zły charakter? To najpierw powiem tak, jak to jest u Wolniewicza zapisane w tym najbardziej rozbudowanym teoretycznie tekście na ten temat. Mianowicie hedonizm i obowiązek, to bodaj 2006-2007 rok ten tekst powstawał. Tam jest powiedziane, że charakter to jest tylko i wyłącznie czynnik moralny. Tutaj Wolniewicz zmodyfikował swoje stanowisko, nie to, że zmienił zdanie, tylko doprecyzował, bo wcześniej on mówiąc o charakterze miał na myśli to, co Schopenhauer. A Schopenhauer mówi, charakter to trzon duchowy, który nas popycha do działania, który ma trzy pobudki. Egoizm, współczucie i złośliwość. Wolniewicz dodał poczucie sprawiedliwości, są cztery pobudki. Natomiast ten charakter w węższym znaczeniu, którym się już Wolniewicz w swoich późnych tekstach posługuje, to dotyczy tylko skłonności do dobra i zła. Egoizm eliminuje, bo to jest osobna sprawa. Egoizm to nie jest dobro czy zło. I teraz jest tak. Pojawia się taka definicja, czy charakterystyka sumienia charakteru dodatniego i charakteru ujemnego. Po pierwsze, to jest aktywna część sumienia. Bo sumienie ma dwie części. Ma część intelektualną, rozum praktyczny, który rozpoznaje powinność. I ma część aktywną, właśnie charakter, który popycha. I teraz dobry charakter
to jest taki, który blokuje czy hamuje własne dążenia przeciwpowinne. Zaraz to się rozjaśni na przykładzie. I tyle. Charakter dobry do niczego nie popycha. On tylko może hamować zło. Natomiast zły charakter to jest taki, który wzmacnia swoje skłonności złe. Jeżeli ja chcę ukraść, mój rozum praktycznie mi mówi, że to jest złe ukraść, a ja mam zły charakter, no to ja tym bardziej ukradnę. Właśnie dlatego ukradnę, że nie wolno tego robić. Tak jak na kradzież gruszek u świętego Augustyna. Dlatego tylko te gruszki kradliśmy, że nie wolno. No i teraz ja sobie zapisałem tak na chybcika ad hoc w postaci takiej quasi biologicznej. Charakter ze znakiem plus, czyli charakter dobry i charakter ze znakiem minus. Otóż charakter ze znakiem plus, dobry charakter, to by była taka struktura elektrochemiczna w mózgu. Na podstawie naszych genów, naszego osobniczego genotypu wytwarzana jest taka struktura chemiczna, elektryczna, no bo tam są i te białka i neurony, białkowo-neuronowa, która wysyła sygnał blokujący działanie wtedy, kiedy dotrą do tej struktury dwa inne sygnały. Komenda z interesu osobniczego, na przykład odbyć stosunek płciowy z dzieckiem. U niektórych się taka przyrodnicza komenda pojawia, ale pojawia się też komenda inna z intelektu wzięta, czyli językowa, nie wolno tego robić. Tabuka źródcze rozciągnięte także na dzieci. No i jeżeli te dwa sygnały się zderzą, to znaczy skłonność do tego aktu płciowego z dzieckiem i sygnał z rozumu, że tego robić nie wolno, no to taki charakter dobry hamuje to dążenie. Natomiast zły charakter to by była znowu struktura taka sama, białkowo-neuronowa, prawda, taka struktura chemiczno-elektryczna, wytworzona w indywidualnym mózgu, która kiedy dostaje te dwa sygnały, już nie będę powtarzał, ona napędza te działania. To znaczy przy wiedzy, że tego robić nie wolno, właśnie napędza do tej wiedzy. No i teraz moje pytanie, co w tym dziwnego, że coś takiego jest? Dla studentów to jest najważniejsze. Się całkowicie zgadza z tym, co pisze Mono i co pisze Mocno. Taka struktura może być. Ona jest wytwarzana, proszę Państwa, przez ewolucję, no przez tak ogromny szmat czasu, że to właśnie się w naszej głowie nie mieści. No jeszcze raz przytoczę na koniec te liczby, bo Stanisław Lem proponował, mówiąc, że dla człowieka te skale czasowe są w ogóle nieuchwytne, żeby to przekładać na skalę odległościową. Jeżeli sobie przyjmiemy, że od Chrystusa dzielą nas 2 metry, to znaczy 2000 lat to są 2 metry, no to od początku, kiedy się mózg pojawił, dzieli nas 500 kilometrów. To jest tak jak stąd do Berlina, prawda? Do Chrystusa 2 metry, a do początku mózgu jak do Berlina. Natomiast do początku życia, kiedy się zaczęły te tak zwane protoreplikatory tworzyć, czyli te systemy kodujące, które poprzedzały DNA, no to 4 miliardy lat, to jest 8 razy dłużej. To tam sobie wyliczałem, że to jest, proszę Państwa, no nie, skoro 500 kilometrów do Berlina, to tutaj będzie tam 16 tysięcy chyba kilometrów. No tak, jak to no, tak. Ja myślę, że to jest właśnie ten czynnik, który człowieka paraliżuje intelektualnie. To znaczy my absolutnie sobie nie możemy wyobrazić, jaka ilość może zachodzić procesów i zmian na tak ogromnej płacie czasu, prawda, przez miliardy lat. Ten kod genetyczny, on pracował przez miliardy lat i wytworzył tak skomplikowaną strukturę. Stanisław Lem napisał, no on się nad tym znał, bo to co ja Państwu opowiadam, to Stanisław Lem wiedział w 1956 roku. Kiedy napisał Dialogi, to on już był po lekturze Watsona i się zapoznał z literaturą z biologii i
pisał o tym dziedziczeniu osobowości w 1956 roku. No więc Lem pod koniec swojego życia napisał rozpoznanie tego, co geny w nas umiejscowione, co one przenoszą, to zajmie nam minimum 200 lat. Przy takiej dynamice nauki, z jaką mamy do czynienia dzisiaj. 200 lat, więc wolniej niż pisze nasza wiedza zbiorowa jest fragmentaryczna. To samo pisze Watson i Monod. To, co my wiemy, to jest prawie nic. Jakieś tam wiemy, że jest spirala, helisa podwójna, wiemy, że 3 miliardy nukleotydów, ale co te nukleotydy przenoszą, to my tego nie wiemy. Ostatnie naprawdę przyrzekam słowo, bo to muszę tutaj, proszę Państwa, przytoczyć. Są takie dwie cechy genów, których się normalnie nie bierze pod uwagę. Jedna rzecz to jest pleiotropizm genów. Pleiotropizm polega na tym, że ten sam gen warunkuje różne cechy. To znaczy, jeżeli my odkryjemy, a tak odkryto, że tam jakiś fragment DNA zmienia kolor sierści u myszy i przestawili biolodzy, prawda? Inżynieria genowa przestawiła ten gen, żeby zamiast tam szarego futerka się pojawił brązowy futerko. To tak się stało, ale jednocześnie z poligami przeszedł na monogamię. Więc politropizm genów to jest dziedziczenie przez jedną sekwencję DNA rozmaitych cech. A w drugą stronę jest coś takiego jak poligenetyczność skłonności. To znaczy pewne skłonności, które przejawiamy, są dziedziczone sumarycznie przez rozmaite fragmenty DNA. Na przykład inteligencja. Nie ma genu inteligencji. Natomiast wiadomo, że ten poziom inteligencji jest w genach zapisany, tylko on może być w skłonnościach zapisany. Na przykład ustalone jest, tutaj taki przykład podaję Watson, że schizofrenia jest uwarunkowana genetycznie, tylko w ten sposób, że przez ileś tam fragmentów DNA pochodzących z dwóch chromosomów, na chromosomie 10 i na chromosomie 12, jakieś sekwencje muszą być przestawione, żeby wystąpiła schizofrenia. Więc wszystko, co skomplikowane, zapisane jest w skomplikowany sposób. I 200 lat to trzeba badać, żeby do tego dotrzeć. Dziękuję, przepraszam, że przekroczyłem. Bardzo proszę. To ja bym zaczął nie się przyczepy od razu, tylko znalazłem, że taka definicja, jeżeli chodzi o talent, łatwość w nabywaniu sprawności. Ja bym powiedział inaczej. Może nie łatwość, tylko możliwość. No, jeżeli ja nie mam talentu do grania na pianinie, to ile, jak bardzo bym się nie starał, to się nie nauczy. Więc to nie jest łatwość, albo trudność, jest tylko możliwość nabycia pewnej sprawności, albo brak możliwości nabycia pewnej sprawności. Znaczy ja to przytaczam za Wolniewiczem, a on za Czerzowskim i to jest rozumiane w ten sposób, że możliwość, o której Pan mówi, jest właśnie tym przedziałem bez względu na wielkość. Może być ta możliwość zerowa. Natomiast łatwość to jest co innego. To jest właśnie, że Pan tam może szybciej do tych granic dotrzeć, prawda? Czy granice są szersze? Rozumiem, o co Panu chodzi, ale myślę, że tutaj jednak ta łatwość jest celniejsza. No na przykład jeszcze do tego, no niech Państwo zauważą, wszystkie dzieci się uczą tabliczki mnożenia. Wiemy od Związku Nauczycielstwa Polskiego, ja kiedyś czytałem biuletyny na ten temat, byłem zaszokowany, że ogromny odsetek dzieci w Polsce, jak w Polsce to wszędzie, nie jest w stanie opanować tabliczki mnożenia. Po prostu tak są uwarunkowane genetycznie. No ale są takie dzieci, które szybciutko te tabliczki opanowują i to jest ta łatwość. A są takie, które trzeba za uszy ciągnąć, ale w końcu się nauczą. No to jest mniejsza łatwość, prawda? Mniejszy talent. Bardzo proszę. Jak rozumiem z Pańskiego wykładu, ma wynikać takie pytanie, skąd się za tym bierze neołysenkizm w świetle takiej międzybiologicznej, jaką mamy. Da? Teraz moim zdaniem cała dzisiejsza popkultura, która jest sprzężona z systemem ekonomicznym, jest przeżarta neołysenkizmem. I to na pewno z wielu powodów i tu jest wiele czynników, które powodują, że tak jest.
ale no, można sobie wyobrazić, że jeżeli, można sprowadzić to do tezy takiej, jeżeli twierdzimy, że człowiek jest kowalem własnego losu, czyli niezależnie od tego, w jakiej rodzinie się urodził, jakie ma potencje i tak dalej, może być kim chce i wszystko tylko zależy od tego, jak bardzo na tym będzie pracował, no to tego rodzaju teza świetnie współgra z generowaniem zysku w ramach tego systemu ekonomicznego. Jeżeli byśmy z góry powiedzieli, że nie możesz być każdym, kim chcesz, to by ograniczało nasze możliwości działania i no, krótko mówiąc, byłoby z punktu widzenia systemu ekonomicznego mniej wydajne. Więc ja bym powiedział, że mimo tego, że jest oczywiste, że te tezy neomysentystowskie mają się nijak do wiedzy biologicznej, są jawnym fałszem i to w ogóle trudno jest to kwestionować, to i tak są tezami, które w ramach systemu popkulturowego czy kulturowo-ekonomicznego są po prostu bardziej funkcjonalne dla tego systemu. A to, że one są nieprawdziwe, to jakby nie ma znaczenia z punktu widzenia tego systemu. Więc ja bym to tak widział, że po prostu łatwiej się wydaje pieniądze wtedy, kiedy przyjmie się filozofię neomysentystowską, niż wtedy, kiedy przyjmie się determinizm genetyczny. To ja w podobnym tonie z komentarzem do cytatu, nielitościwego cytatu z przeglądu filozoficznego i jednocześnie z uwagą, że jest gorzej, że to nie jest cytat z przeglądu filozoficznego, ale to jest cytat z Kanta, na którym cała ta współczesna kultura jest oparta. Tak? To jest ta myśl filozoficzna, która przewodzi i możemy sobie zrobić parafrazę, i to nie jest przypadkowa parafraza, na niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie. I ten poziom nieba gwiaździstego pokazuje nam wymiar rzeczywistości, który jest materialnie zdeterminowany, opisywany naukowo, nauką typu science. A prawo moralne to jest coś, co ja konstruuję, co ja mogę, co jest obszarem mojej wolności. No i Kant mówi, dobrze, no mamy jednocześnie tak te dwa typy intuicji. Należymy do zdeterminowanego świata, jesteśmy podporządkowani prawom przyrody, ale jednocześnie mamy zdolność kreacji świata, o czym nas jak gdyby zaświadcza świat kultury. I jeżeli na to popatrzymy w ten sposób, a dodam, że to nie jest przypadkowy wyimek z Kanta i nie chodzi tylko o to, że zna go każdy uczeń, bo jeżeli zna w ogóle jakikolwiek cytat z Kanta, to jest właśnie ten cytat, ale to jest cytat wyryty na jego grobowcu w Królewcu. Więc jak gdyby wszystkie szkoły kantowskie też uznają, że to jest najbardziej reprezentatywny cytat z Kanta, który ugruntował wiedzę przyrodniczą poprzez właśnie wytworzenie tego obszaru, który można badać typu właśnie nauką typu science, ale jednocześnie otwierając nas na dociekanie moralne, na równość podmiotową, no bo wtedy mamy równość tych wolności od razu. I wydaje mi się, że w związku z tym ten problem jest dużo poważniejszy i on ma bardzo głębokie filozoficzne uwarunkowania, które sięgają głębiej niż tylko przegląd filozoficzny. Ale teraz nie bardzo też ta nasza współczesna kultura, już pomijając wątki ekonomiczne, może sobie poradzić z innym spojrzeniem na człowieka, bo moim zdaniem takim alternatywnym spojrzeniem na człowieka było spojrzenie Tomasza Zakwinu. Bo każdy z tych talentów, każde z tych uwarunkowań buduje nam hierarchię. Tak? Rodzimy się w rodzinach, które są nierówne majątkowo, mamy nierówne talenty, wykorzystujemy je w nierówny sposób. Ze względu na każdy z tych talentów możemy sobie zbudować hierarchię. No ale wtedy wkraczał Tomasz i mówił, tak, ale Bóg takiego człowieka chciał, z tymi talentami, tego konkretnego człowieka, z tą fizycznością, z takim ciałem, z takimi uwarunkowaniami. I widocznie to, że on istnieje, ma sens. Ma sens w jakiejś szerszej całości, czyli, nie wiem, jeżeli potrafi tylko obierać ziemniaki, obieranie ziemniaków też jest potrzebne, tak, we wspólnocie domowej i politycznej. Natomiast jeżeli my negujemy i tą społeczny wymiar człowieka, i zaczynamy od jednostki, właśnie takiej kantowskiej, która jest przedspołeczna, no to teraz, znaczy nie ma przestrzeni. Oni powiedzą, bo to nie jest tak, że będą negowali jak gdyby tego typu wiedzę, nawet jeżeli ona jest politycznie mało prawna. Ale powiedzą, to jest to
obszar zdeterminowany przewodniczo, a my tu mamy obszar wolności, w ramach którego możemy sobie dowolnie zmienić płeć. Nawet, nie? Why not? Nie? Więc, bo jesteśmy równie wolni, a skoro jesteśmy równie wolni, to każdy ma prawo do maksymalnego praktykowania tej sfery wolności. To nie neguje nauki typu science. Science to jest science, a my tu sobie robimy co chcemy, ponieważ mamy te dwa wymiary. Natomiast mi się wydaje, że od tego takiego kantowskiego dualizmu gorsze konsekwencje, to jest to przekonanie absolutnej wolności w sferze, równości w sferze wolności. No bo wtedy jak gdyby znika nam to, że jesteśmy różni, ale sobie nawzajem potrzebni dlatego, że różni. Tylko nagle musimy być równie wolni i ta idea równości nam się wybija na pierwszy plan i wtedy dochodzimy do wniosku, że trzeba pomóc ludziom ze schorzeniami psychicznymi w studiowaniu na uniwersytecie. Znamy przypadek, tak? Piotr Kamilowa, który został za powiedzenie tego, że być może niektórzy nie powinni studiować, skazany na pozycję społeczną. Ale to się zgadza z tym cytatem, który przytoczyłem na początku z Wolniewicza. Jeszcze raz przeczytam króciutki. To jest wzięte z czwartego tomu Filozofii i Wartości, strona 281. To jest chyba artykuł Melioryzm kontra Pejoryzm, polemika z profesorem Przełęckim. A cytat jest taki: meliorysta wierzy w perswazję, pejorysta wierzy w geny. Otóż tutaj są dwa wynikania, dwie implikacje. Pejorysta wierzy w geny, to znaczy z pejoryzmu wynika natywizm. Natomiast z melioryzmu wynika empiryzm, ponieważ Kant, o czym Pan tutaj mówił na poprzednim referacie, nie był pejorystą w tym sensie wolniewiczowskim. No to wynika z tego skłonność do empiryzmu, prawda, czy do łysenkizmu jakiegoś. To nie jest dziwne. Natomiast jeżeli ktoś się upiera przy grzechu pierworodnym, ludzie mają w naturze wykutą skłonność do zła, no to z tego wynika natywizm. No to musi ona być w genach. Także tu by się wszystko zgadzało. Natomiast już, jeszcze bym miał uwagę odnośnie tego, co pan Marcin Pasierbski mówił, że ja też tak myślę, że oczywiście podobnie jak melioryzm, tak samo ten neołysenkizm jest napędzany i promowany przez wielki kapitał. Tylko się dziwię, że jednak tak jest, bo to straszliwe koszty społeczne pociąga. Myślę sobie, że rozrastanie się szpitali psychiatrycznych to jest w ogromnym stopniu we współczesnej cywilizacji Zachodu. Narastanie, zwiększanie się ilości chorób psychicznych to jest między innymi skutek właśnie szerzenia takiego przekonania, że ja jestem elastyczny, ja jest chcę to będę Chopinem, chcę to będę Małyszem, będę kim zechcę, prawda, i później to prowadzi do zderzenia ze ścianą, do frustracji, czy jak to mówi teraz lud, traum, i te traumy narastają. Natomiast zdrowy natywizm, tak jak tutaj pani profesor Nogal powiedziała, Bóg mnie powołał do tego, żebym był szewcem, to jestem szewcem. Bóg mnie powołał do tego, żebym był nauczycielem, to jestem nauczycielem. To jest dużo zdrowsza postawa, myślę. I teraz właśnie wracając do tego wielkiego kapitału, czy no widocznie to jest koszt społeczny do zaakceptowania, to znaczy kształcenie psychiatrów i budowanie szpitali psychiatrycznych i farmakologiczne traktowanie ludzi widocznie się opłaca. Bardziej niż przejście, prawda, na tradycyjny, ten natywistyczny. Poza tym te problemy generują odpowiedzi systemu na te problemy, czyli terapeuci różnego rodzaju, tak? Nie chodzi tylko o psychoterapeutów, różne szkoły i tak dalej, to jakby wszystko jest odpowiedzią na to i ostatecznie sprowadza się do generowania, wydawania pieniędzy i generowania zysku. Więc myślę, że ten koszt społeczny jeszcze nie jest, nie doszedł do takiego poziomu, żeby to na przykład zagrażało jakoś tam istnieniu tego systemu, że będziemy mieli do czynienia po prostu z jakimiś masowymi chorobami psychicznymi, które spowodują, że system przestanie być stabilny. Tylko że na razie w tym bilansie po prostu korzyści jest więcej niż straty. Tak, że właśnie zatem musi się kryć takie przekonanie o pełnej plastyczności, to znaczy, że tą terapią można wpłynąć.
co jest kontrnatywizmowi. I tu mi się wydaje, że tu jest taka sytuacja, że pierwotnie gdzieś tam jest po prostu pewien rodzaj wiary, który nie ma nic do wiedzy. I ja znam też takie osoby, które z całym przekonaniem uważają, że pomiędzy małymi dziećmi, takimi noworodkami, nie ma absolutnie żadnych różnic. I wszystkie różnice biorą się przede wszystkim z oddziaływania domu. I to jest coś, co należałoby jak najszybciej usunąć. Tak? Jakby te wszystkie dzieci szybko umieszczać w jakichś żłobkach, preżłobkach, gdzie one będą jednakowo traktowane, no to się właśnie wszystkie te problemy, które później się pojawiają, usunie. I tam się z całym przekonaniem mówi, że nie ma różnic osobniczych, ani również takich różnic wynikających z różnicy płci. Nie ma w ogóle żadnych różnic. To są wszystko jak identyczne, nie wiem, owady, które można by tam sprawnie wyhodować, ale no, to najbardziej przeszkadza, będzie czynnik domu. Ta wiedza nie chroni przed tym. Znaczy, ja tu przytargałem sobie taką książkę popularyzatorską, tak, nie naukową, Geny i charakter, ale napisano jednak przez takiego doktora Hammera, który jest szefem Zakładu Struktury i Regulacji Genów w Laboratorium Biochemii w Narodowym Instytucie Raka Weceda w stanie Maryland. I on tutaj między innymi pisze o wynikach badań. O tym samym, to jest książka napisana chyba w 1998 roku, wydana w Polsce w 2002, w Stanach w 1998. I już tutaj widać, bo on pisze o tych samych wynikach badań, które później przyczyniły się do tego upadku, w cudzysłowie, Watsona, o różnicach statystycznych między rasami, że on dociera do pewnej granicy poprawności politycznej, która zaczyna modyfikować wnioski, które on wyciąga. To znaczy, o ile można wyciągnąć takie wnioski, że Azjaci są inteligentniejsi od białych statystycznie, bo są 3 punkty procentowe w wynikach badań statystycznych nad czynnikiem IQ inteligentniejsi, to już wyniki, które pokazują, że rasa czarna jest o 15 punktów słabsza od rasy białej statystycznie, nie mogą do takich wyników, do takich konkluzji prowadzić, no bo one są niepoprawne politycznie. I przy całej jego wiedzy genetycznej, tu się jego racjonalizm i ten natywizm załamuje natychmiast, bo jest po prostu niepoprawny politycznie. I dochodzimy do pewnego rodzaju przekonań, do pewnego rodzaju wiary, która za tym stoi uprzednio. Bardzo proszę. Ja bym jeszcze jedną rzecz skomentował, tak trochę ratyfikując to, co pan Marcin tutaj mówili. Ja bym powiedział, że to jest coś głębszego. Dlaczego nie ma jakby zgody na natywizm? Ja myślę, że z natywizmu wynika to, że życiem ludzkim rządzi przypadek, a Stanisław Magofilozy w przypadku mówił wyraźnie, że tak jest, ale na to ludzie nigdy nie dadzą zgody. Nie będzie nigdy zgody na to, że życiem ludzkim rządzi w jakimś większym stopniu przypadek i być może ten empiryzm jest taką reakcją obronną na to przytłaczający niektórych, bo nie każdy by to przytłaczał, ale sam natywizm to przytłacza. Jakąś reakcją obronną na ten fakt, że jednak geny i przypadkowość odgrywają w rzeczywistości bardzo duże znaczenie. No i dlatego ta książka Przypadek i konieczność Monoda stała na półce u Stanisława Lema w domu. Wysłaliśmy Państwu, tam jest na Facebooku zamieszczone właśnie półka z domu Stanisława Lema. Bardzo ładna fotka na jednej półce, oryginalne wydanie 70 roku Monoda. I obok Bogusław Wolniewicz, Rzeczy i Fakty w bibliotece Stanisława Lema. Także ten Mono to bardzo Lema tutaj jakby podbudował w tej skłonności do kategorii przypadku właśnie. Tak. U Monoda też jest to samo, że wszystkie filozofie i religie nic nie robiły, tylko próbowały przypadek jakoś zakamuflować. A to jest czynnik niezbywalny w kosmosie. Bardzo proszę. Uważał, że silniejszym czynnikiem jest taki resentyment związany z nierównością. Czyli, że my musimy być równi. Ta równość powinna sięgać tak pierwotnie do samych początków. I to natywizm implikuje natychmiast nierówności, to jest absolutnie nie do przyjęcia. Czynnik nierówności po prostu nie przechodzi. No ale nierówności jest biorąc z przypadkowości, tak? Przypadek jednym to więcej. Tak, ale to nie przypadek mnie nie boli, boli mnie nierówność. Tak, przypadkowo powinniśmy być wszyscy równi. Znaczy, ja się tutaj zgadzam, bo Kant leży u podstaw
właśnie rewolucji może nie francuskiej, tak, bo ją obserwuję trochę z zewnątrz, ale takiego wielkiego egalitaryzmu politycznego. To znaczy gdzieś to jest tutaj, jeszcze nie było rewolucji przemysłowej, więc moim zdaniem to tkwi głębiej niż tylko w siłach rynkowych. Po prostu potrzebna jest równość. Gdybym miała powiedzieć o tym moim osobistym przekonaniu, skąd się to bierze, to to się bierze z założeń protestantyzmu, że ludzie są równi, jeżeli chodzi o lekturę pisma, że wszyscy są równi, nie ma autorytetu jakiegoś zewnętrznego, że ta jest taki sam na sam, że ta wolność w związku z tym jest równa. No i na tym założeniu równości mamy całą teorię republikanizmu, cały liberalizm, całą teorię demokracji, która wraca do starożytnej Grecji. To jest bardzo poważne założenie równości. To jest założenie, oczywiście ono nie wynika. I dlatego Kant jest dobry, ponieważ pozwala połączyć to założenie o totalnej równości, wolności, z tym, że mamy wiedzę, że jesteśmy zdeterminowani, że jesteśmy różni, że mamy różne predyspozycje, to można sobie wsadzić do tej sfery niebogwiaździste i połączyć z tym przekonaniem absolutnej równości. Bo takie przekonanie nam jest potrzebne do walki z monarchizmem, do walki z rozmaitymi takimi ideologiami, które inaczej porządkują rzeczywistość. Więc mnie się też wydaje, że ta równość tutaj, równość wolności jest absolutnie kluczowa i dlatego ona ma charakter takiego założenia. No i potem wszystko trzeba z tym uzgadniać, co jakby niektórzy nie widzą, że doprowadza nas do paradoksu. Ale czy ten relatywizm wartości, ja tego tak nie zrozumiałam, że jakby to, że ktoś tam się urodził, jest szewcem, a ktoś się urodził i jest, nie wiem, jakimś zarządcą, to ja nie zrozumiałam, że w tym samym relatywizmie jest tak jakby wartościowanie, że to jest lepiej czy gorzej, tylko no, może nie wiem, może sobie tak to czytam, czy jakiś rodzaj powołania przez takie naleciałości chrześcijańskie, ale tak zrozumiałam, że nie ma sam w tym relatywizmie takiej. Nie, no to co mówiła pani profesor Nogal, to polegało na tym, to w tym tradycyjnym społeczeństwie chrześcijańskim, że no Pan Bóg wyznaczył, prawda, ludziom konkretnym miejsce w świecie i powinni być z tego szczęśliwi, no bo to na chwałę Bożą, że jeden będzie nauczycielem, drugi rolnikiem, trzeci piekarzem i oni wszyscy tworzą społeczeństwo wielobarwne i na chwałę Bożą. Zresztą Wolniewicz mówił, proszę sobie przypomnieć ten temat piękno i estetyka, no że kunszt, mistrzostwo, piękno może się pojawić w każdej działalności ludzkiej. Także w pieczeniu chleba, prawda? A nie tylko w jakiejś tam wysublimowanej działalności artystycznej. No więc tak to było rozumiane. Na dzisiaj to jakoś zostało zniszczone. Ludzie się kierują, bo przecież nie ma tutaj żadnych kryteriów, czym się kierować, no modą. Chcą być lekarzami, chcą być stomatologami, chcą być psychiatrami, prawda? Kiedyś chcieli być inżynierami, wszyscy, jak leci. To pamiętam ze swojej młodości, no, szkoła, do której chodziłem, liceum ogólnokształcące imienia Trauguta, w zasadzie produkowało ludzi na Politechnikę Warszawską, było zapleczem. Wszyscy mieliśmy być wielkimi inżynierami. Bo to było coś, być inżynierem, a nie tam jakimś innym, prawda, patałachem. No więc to zupełnie jest przewrócenie tych kategorii, które były tradycyjne, no. Ja tutaj tylko dodam, że jeżeli mamy to założenie o równości, które jest wcześniej, zanim zaczniemy myśleć, no, a widzimy te predyspozycje, widzimy, że są rozmaite zawody, no to też szukamy jakiejś wspólnej denominacji i tą denominacją jest pieniądz. Więc się pytanie, w którym zawodzie można więcej zarobić, no i mamy ten pysk. Kropka. Tak? I możemy już w tym momencie te wszystkie predyspozycje odłożyć na jednej osi i uporządkować, że ta jest lepsza, ta jest gorsza, w związku z tym, no ja powinienem być lepszy, moje dzieci powinny być lepsze. Więc założenie o równości prowadzi do hierarchii, tyle tylko, że to jest hierarchia ze względu na ten zewnętrzny czynnik, jakim jest pieniądz. Dobrze, ale jeszcze właśnie o tym, co pani profesor powiedziała, jak powiedzieć, czy gdyby dokonać jakby takiej archeologii magicznych reakcji na, którą jest między innymi to czy
Czy nie jest tak, że jednak ta reakcja magiczna na przypadkowość świata jest pierwotna w stosunku do tej dotyczącej nierówności? Bo można powiedzieć, że ta nierówność, no to jak nie wiem, dziecko się rodzi, później dorasta i ono intuicyjnie wydaje się, że wie, że są nierówne role czy rangi między nim a rodzicami, tak? Między nim nauczycielem, a nim jako uczniem. To potem ideologicznie może być oczywiście wypierane i zrównywane są te role, ale ja bym powiedział, że ta reakcja na nierówność, ona przychodzi dopiero z tak powiem, rozwojem i pojawia się, bo tu była mowa o Kancie, ale generalnie jest to, pojawia się na pewnym etapie rozwoju cywilizacyjnego i wtedy wchodzi też do jakiegoś powiedzmy ideologicznego słownika, ale że jednak ta reakcja na przypadkowość jest bardziej pierwotna i taki ma archaiczny charakter. Tak, ona się pojawia już w mitologii, później w religii, prawda, w filozofiach różnych, które mają opanować przypadkowość. To jest pierwotne. A reakcja na nierówność jest wtórna, jest, ona się pojawia później, chociaż oczywiście teraz ma charakter bardzo jest bardzo mocno. No ten przykład, który tutaj żeśmy omawiali właśnie z talentami, które zostały przez Pana Boga rozdzielone, no to jest właśnie przykład dobry religijnego uporania się z przypadkiem. Bo to jest w istocie przypadek, że ja jestem nauczycielem, a ktoś inny jest tam mistrzem świata w skoku o tyczce, prawda? To jest przypadek. Natomiast religia sobie z tym radzi w ten sposób, że z naszego punktu widzenia to jest przypadek, ale to są zamiary Pana Boga. I to ludziom wystarczało, jak zamiary Pana Boga, no to w porządku. Dzisiaj społeczeństwo utraciło taki sposób postrzegania spraw, no to jedna z ważniejszych spraw w tej książce Monoda, że nie ma żadnej celowości. Prawda? To są jakieś tam mitologie, że Pan Bóg porozdzielał talenty, wszystko przypadkowe, no dlatego ten przypadek w tytule. No to właśnie nie możemy się z tym uporać. No. Znaczy nie wiem, czy dobrze Pana zrozumiałem, ale też myślę, że ta reakcja człowieka na przypadkowość jest tutaj podstawowa. No, no właśnie, to nie rozumiem. Ja bliżej do jego tej interpretacji tutaj Marcin rozwinął, że jednak pierwsza rzecz, jaką człowiek dostrzega w świecie, taka pierwotna, to jest ten przypadek. I z niego się biorą ci, którzy go akceptują, tych iści, i ci, którzy go nie akceptują, nazwijmy ich non-tychistami. I nie wiem, dla mnie na przykład taka przypadkowość jest czymś pięknym, jako dla tychisty, że ja nie wiem, ale mogę to powiedzieć, jak ktoś umie, ja wiem co innego. A dla niektórych to jest potworność. Niesprawiedliwość, straszne, nierówne i z tym trzeba walczyć. A dla mnie to trzeba kochać. Ale przypadkowość jest w ogóle przerażająca, bo to oznaczało, że ja nie wiem na przykład, co się wydarzy za pół godziny. W ogóle czy... Jakbyś wiedział, czy byłeś już. No tak, ale chodzi o to, że na przykład nie przypadkowość śmierć, prawda? To są rzeczy przerażające dla wielu. W związku z tym, jak to się jakoś... Tak, tak jak to był trochę żart, ale aż kontrario. W przeciwnym razie, gdyby dało się wszystko przewidzieć i nie było żadnej przypadkowości, to dopiero to się rzeczy. Także proszę tutaj rozkładać mnie, nie odstawiać słyszliwość. Cała nadzieja w przypadku. Tak jest. Ja bym tu widział, że ta przypadkowość, no to jest jakoś właśnie występuje w tej niepewności losu, czyli to jest zepchnięcie nas do poziomu światopoglądu magicznego. Ale to nie on jest napędem w tym wszystkim. Napędem jest niezgoda na nierówność, a nie na przypadkowość. Ja tutaj na światopogląd magiczny sobie radził z przypadkowością. Natomiast, ja bym jeszcze na koniec taką rzecz powiedział. Z nierównością nie. Bo musimy, proszę Państwa, siłą rzeczy zaraz skończyć, że wydaje mi się najtrudniejsze do pojęcia w tym stanowisku natywistycznym, tym, które prezentuje Wolniewicz, jak można pojąć strukturę chemiczno-elektryczną, która tyka powinności. No i myślę sobie, że można. I to inne teksty Wolniewicza próbują jakoś objaśnić. Mianowicie rzecz polega na tym, że my posługujemy się językiem. Struktura językowa jest przecież genetycznie
przenoszona do czasów Chomskiego od 60. lat, jest przyjmowana jako pewnik, że się ludzie rodzą już z tą wmontowaną genetycznie strukturą twardego języka. Dlatego niemowlę Eskimosa jest w stanie nauczyć się języka polskiego, a nasze niemowlę języka Eskimosów. To dzieciom przychodzi z taką samą łatwością, bo mają tę samą twardą strukturę w genach. I teraz odróżnia nas od komputera to, ja bym to powiedział swoimi słowami, ale zawodniczym, że w przeciwieństwie do komputerów nas bolą zdania. Komputerowi jest wszystko jedno. Zdanie to zdanie. Prawdziwe albo fałszywe, na tym koniec. Natomiast nas zdania bolą. A inne zdania nam przynoszą rozkosz. I oczywiście one są językowo poprawiane w społeczeństwie w obszarze kultury. Natomiast zdolności językowe są genetyczne i ból i rozkosz też są genetyczne, czucie. Więc to sprzężenie bardzo skomplikowane owocuje tym, że my jesteśmy istotami moralnymi i ta moralność jest w genach zakotwiczona. No, tak bym to widział. Bo to zauważyłem po wielu dyskusjach ze studentami, że największy problem, jak to w genach powinność. No sama powinność nie jest w genach, ale bez tych genów ona by nie mogła być dostrzeżona, prawda, czy przez człowieka, odkryta. Bardzo proszę. Proszę mówić głośno, powtarzam prośbę pana reżysera, albo wręcz krzyczeć. Należy na rozwiązanie na problem rozdawania talentów przez Boga, który już Bóg nam nie rozdaje. W neurobiologii słuchałem takiego wykładu kilka lat temu, Alison Gopnik, pani neurobiolog się nazywa, i stwierdziła, że może jeszcze nie teraz, ale niedługo będziemy w stanie określić u dziecka 3-4-letniego poprzez badanie mózgu, do jakiego zawodu jest predysponowane dziecko. Więc już będziemy ustalać na poziomie przedszkola, czym dziecko będzie się zajmowało w wieku dorosłym, dzięki czemu państwo będzie mogło lepiej zaprojektować budżet, żeby ściągać podatki itd. itd. I tutaj się zbiega prawda nauka i totalizm. Ale pan mówi, że to się nie opłaca w kapitalistą, więc... No, a czy to są więcej kapitaliści? A czy to są więcej kapitaliści, którzy chcieliby tak zrobić? Ja nie mówię, że to zostanie wykorzystane, ale już w neurobiologii myśli się o tym, że w ten sposób można wykorzystać, prawda? No z totalizmem to się bardzo ładnie schodzi, prawda? A jest też jeszcze druga kwestia, jeśli mogę się odnieść. To, co mi się podobało u Wolniewicza. Bo dzisiaj jest popularny Heraklit właśnie, ale później będzie popularny Parmenides. I problem z nami ludźmi jest taki, że mamy, nie potrafimy równoważyć stanowisk przeciwnych. A to mi się podobało u Wolniewicza, że on powiedział, że trochę jest tak, jak mówił Parmenides, a trochę tak jak Heraklit, prawda? Trochę płyniemy, trochę stoimy. Różnie bywa, ale bardzo często niestety my idziemy w jednym kierunku całkowicie i potem ze skrajności w skrajność do drugiego kierunku, prawda? I tak jest z nantymizmem i z wysenkizmem, prawda? No tak, ale próbując iść tą drogą, popada w Wałęsowe, jestem za, a nawet przeciw, prawda? Więc to wymaga jednak kosztu ogromnego, łączenie przeciwieństw. No, tak jak tego Parmenidesa i Heraklita da się jakoś racjonalnie połączyć, no to wielu rzeczy się nie da. No to jest bardzo częsta odpowiedź studentów. Jak ja przedstawiam, że natywizm versus empiryzm, to student przychodzi i taki patent tutaj zgłasza, że on by połączył te dwa stanowiska. I to jest w ogóle bardzo typowe, że jeżeli są jakieś opozycje, to no najlepiej jest je połączyć, żeby jakiś znaleźć umiar. Ja przepraszam, bo miałam dobrze przy prowadząc zajęcia z zakładu Pascala, że współcześni studenci chcą mieć wszystkie przyjemności ziemskie i jednocześnie zyskać wszelkie przyjemności w życiu pozagrobowym. Razem. Nie kupują idei, jak można mieć albo za cenę ograniczeń doczesne życie przyszłe, albo życie doczesne bez wizji. To po prostu... Nie. Dobrze, proszę państwa, będziemy kończyć do tej tematyki, będzie okazja jeszcze wrócić. Przypominam, widzimy się za 2 tygodnie. Wszystkie informacje będziemy podawać na bieżąco. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.